Wracamy do Bischofshofen. Mróz, lekko pruszący śnieg wbrew wczorajszym prognozom. Wiatr nie tak mocny chyba jak podczas czwartkowych kwalifikacji, a zatem no, wszystko gotowe, aby rozpocząć rywalizację. Za 5 minut skoczkowie zaczną walkę o punkty, o miejsce, o zwycięstwo w całym turnieju. No i za 5 minut rozpocznie się ten spektakl, miejmy nadzieję, z biało-czerwonymi w roli głównej, miejmy nadzieję, z pozytywnym dla nas zakończeniem tej jakże ekscytującej rywalizacji. Kamil Stoch, punkt i 0,7 przegrywa z Danielem Andretande. Przewaga rzędu 7 punktów, to jest zapas, jaki ma Stefan Kraft nad Piotrem Żyłą. Jeden z Polaków walczy o zwycięstwo w całym konkursie, drugi o to, by zająć miejsce na podium. No i nie wiem, czy Stefan Horngacher czytuje Mickiewicza. No, można by w odpowiedzi zapytać, czy polscy skoczkowie czytują Rilkego, tak żeby kompensować sobie nawzajem znajomość wiodących literatów. No, w każdym razie dziś cytat dla Stefana Horngachera, to dziś mój zenit. Dziś moc moja się przesili, dziś poznam czym najwyższy, czyli tylko dumny. To oczywiście improwizacja z dziadów Adama Mickiewicza. Już wiemy, że Stefan Horngacher dokonał wielkich rzeczy, pracując z reprezentacją naszych skoczków, ale czy przejdzie do historii jako ten, który wprowadzi na podium jednego, a może dwóch swoich podopiecznych w turnieju czterech skoczni, czy później, sięgając jeszcze dalej, sprawi, że będą nasi zawodnicy zdobywać medale Mistrzostw Świata, czy w walce o kryształową kulę znowu Kamil Stoch, czy Maciej Kot i Piotr Żyła zaczną odgrywać role, które będą predycynowały ich do zajęcia miejsca na podium czy w czołowej dziesiątce. No, na to musimy jeszcze poczekać. W każdym razie apetyty rozbudzone przez dyspozycję naszych zawodników w tym sezonie są ogromne. I tak jak w zeszłym sezonie pewnie cieszylibyśmy się z lokaty w czołowej dziesiątce całego turnieju czterech skoczni, choćby jednego zawodnika, tak teraz mamy trzech i nic nie wskazuje na to, aby którykolwiek miał z niej wypaść. No to my marzymy o tym, aby Kamil te zawody wygrał, a Piotr stanął na podium. I co więcej, to nie są marzenia na wyrost. To jest wszystko, co może się wydarzyć. Trzymajmy mocno kciuki, wierzmy w to głęboko, a może taka szczęśliwa okoliczność się przydarzy. Bardzo aktywny, nie tylko podczas 65. turnieju czterech skoczni, ale w trakcie całego sezonu w mediach społecznościowych McKenzie Boyd-Klaus, któremu wczoraj nie udało się pomyślnie przebrnąć przez kwalifikacje. Dziś ma wolne, ale bardzo ściska kciuki za kolegów z reprezentacji, tak chciałoby się powiedzieć, no bo w jednym teamie północnoamerykańskim startuje Kanadyjczyk i Amerykanie. Wszyscy są prowadzeni przez tego samego słoweńskiego szkoleniowca Binę Norcicia, więc on ściska kciuki za Williama Rhodesa, za Kevina Bicknera i Michaela Glasdera. McKenzie Boyd-Klaus twierdzi, że już miesiąc temu obstawiał na zwycięstwo Kamila Stocha w turnieju czterech skoczni. No to jeszcze dobre kursy musiały być, bo dzisiaj to by nie zarobił za dużo. Bukmacherzy ponoć najmniej pieniędzy wypłacają za typowanie na Kamila właśnie, co świadczy o tym, że też wierzą w to, iż polski zawodnik okaże się tu najlepszy. Naszych reprezentantów obejrzymy od połowy konkursu w parze z Janem Ziobrą. Będzie skakał Stefan Hula. To wiadomo, że któryś z Polaków zwycięży w tym pojedynku. Miejmy nadzieję, że ten, który przegra, również znajdzie się w drugiej serii. Jeśli chodzi o pozostałych naszych skoczków, Dawid Kubacki kontra Jan Matura. Nie ma takiej możliwości. No dobra. Niewielka jest możliwość, żeby Dawid w tym pojedynku przegrał, podobnie jak w drugim czesko-polskim, mianowicie Tomasz Wączura kontra Maciej Kot. Piotr Żyła będzie mierzył się z Filipem Aschenwaldem, a Kamil Stoch, który nie skakał w kwalifikacjach po tym, jak wygrał pierwszy trening, mierzy się z Manuelem Fettnerem. Markus Eisenbichler, który również trening odpuścił, będzie skakał w parze ze swoim rodakiem Andrasem Wellingerem, nowym rekordzistą skoczni. Niezwykle interesująca jeszcze para Andras Koffler kontra Anders Schwanemel. No i lider i wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, pierwszy zawodnik turnieju czterech skoczni kontra, no, słabiej w tych zawodach spisujący się Domen Preutz. Słoweniec na 14. miejscu w całym turnieju, ale w kwalifikacjach był wyżej i to Tande będzie skakał jako pierwszy. To będzie para, która wystąpi niedużo przed przerwą
techniczną po skokach 15 zespołów. Oni będą 14 duetem, jaki wystąpi dzisiaj na skoczni. My ściskamy kciuki, my mocno wierzymy w siłę i moc Kamila Stocha, także pozostałych naszych reprezentantów. Natomiast cała Norwegia ściska kciuki za Daniela Andretande. Na skoczni w Vikersund wyświetlono, właściwie wyklejono tę poczekalnię dla zawodników literkami z napisem Go Daniel. Teraz obserwujemy właśnie Kamila. Z tym, że cała Norwegia, to bym nie przesadzał. W końcu tam już coraz większy procent to Polacy, którzy wyjechali do pracy. I myślę, że oni akurat ściskają kciuki za naszego reprezentanta. Gdyby tak pociągnąć jeszcze wątek związany z wielkością krajów, no w Norwegii mieszka około 5 milionów ludzi, w Polsce 7 razy więcej. Z punktu widzenia działaczy FIS-u, którzy widzą, co się dzieje, jeśli chodzi o frekwencję na trybunach, no widzą, jak wyglądały trybuny w Lillehammer. Nie były wypełnione do końca. Połowa to byli Polacy. W Wiśle i w Zakopanem szpilki nie będzie można wcisnąć. Jeżeli ktoś nie kupił jeszcze biletów, to może się okazać, że jest już za późno. Rozumiem, że mówiąc o szpilce, nie chodziło ci o tego pięściarza. Nie, nie chodziło mi o tego pięściarza. Być może się pojawi i będzie kibicował, ale chodzi mi o to, że tak z punktu widzenia interesów FIS-u, i tu nawiązuję do rzetelnej pracy sędziów, znanej nam doskonale z przekroju całego turnieju i Pucharu Świata, no chyba byłoby bardziej na rękę, żeby jednak ten kraj, który bardziej się dokłada do wizerunku dobrego fisowskiego, cieszył się ze zwycięstwa swojego zawodnika, no nie? Zgadza się. No dobrze. Ja nie mam nic przeciwko temu. Jakub Janda, pierwszy skoczek, który pojawił się w dzisiejszym konkursie. Rywalizacja na skoczni imienia Paula Auserleitnera, byłego austriackiego zawodnika. No i Jakub Janda, 132 metry. Jego rywalem Amerykanin William Road, pierwszy z trójki skoczków z Ameryki Północnej. No to zobaczmy, jak William Road sobie poradzi. Bardzo ładny skok w kwalifikacjach tego zawodnika, ale zdecydowanie słabiej. Niestety wypadło to w zawodach. No więc jeśli może na coś liczyć, to co najwyżej na słabsze skoki tych przegranych w kolejnych 24 parach zawodników. No bo tutaj zdecydowanie jest gorszy William Rhodes. No, trzeba uczciwie powiedzieć właśnie, że to jest zbyt krótki skok na to, żeby raczej wśród szczęśliwych przegranych być tym rzeczywiście szczęśliwym. No, Jakub, bardzo dobry skok. 132 metry to rzeczywiście jest niezła odległość. W sezonie 2005-2006 Wischofshofen wspólnie z Janem Ahonenem odbierał nagrodę za triumf w turnieju czterech skoczni. Kolejny czeski zawodnik na belce startowej, Wojtek Sztursa, najlepiej prezentujący się z ekipy Richarda Schallerta w tym sezonie. Sztursie już dane było kończyć rywalizację pucharową w czołowej dziesiątce. To zdarzyło się podczas drugiego dnia rywalizacji w Engelbergu. Wtedy był siódmy, ale teraz ledwie leciał nad linią punktu konstrukcyjnego. Wydawało mi się, że jednak pokonał tę granicę przyzwoitości, czyli 125 metrów. Tymczasem jemu zmierzono tylko 123 metry. Nie, no troszkę przed chyba wlądował rzeczywiście. Tak, z tego ujęcia rzeczywiście tak można. No ale uśmiechnięty jak zwykle reprezentant Czech. Jego rywalem będzie Elias Tollinger i akurat w tej parze te 123 metry Sztursy mogą okazać się wystarczające. To nie ma co przesądzać na pewno, ale Elias Tollinger wcale nie musi wylądować dużo dalej. Delikatnie wieje w plecy reprezentantowi Austrii, tak w każdym razie wskazywała grafika i odległość wydaje się bardzo podobna. Bardzo podobna. Tutaj w tym momencie wszystko w rękach sędziów. Jakie będą noty? Czy one będą 17,5 i wyższe, czy raczej niższe? 123. Odległość mają zatem identyczną. Od sędziów Sztursa dostał 51 punktów.
Noty dla Tolingera troszeczkę wyższe, po 17,5 równo przyznali sędziowie. W związku z tym wyprzedza o 0,8 punktu reprezentanta Czech. No i radość kibiców austriackich, bo ich rodak już jest w serii finałowej, jeden z nich, ale oczywiście apetyty są zdecydowanie większe. No i spodziewają się sympatycy austriackich skupów narciarskich, że kilku reprezentantów tego kraju będzie skakać w czołowej 30. Jernej Damian, zawodnik, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, że w roku 2016 borykał się aż z dwiema poważnymi kontuzjami. Przezwyciężył jednak te dolegliwości. Wygrał w grudniu ubiegłego roku, czyli kilkanaście dni temu, mistrzostwo swojego kraju. Wskoczył do kadry na Puchar Świata. No i dość przyzwoicie prezentuje się w turnieju czterech skoczni. W Bischofshofen 128,5 metra. Rywalem Jerneja Damiana jest Roman Kołdelka. Bardzo często w trakcie tego turnieju Roman Kołdelka uzyskiwał noty odległości bardzo zbliżone do tego, jak skakał Jakub Janda. Zobaczymy, czy i tym razem niestety nie. Niestety nie, tym razem Cody ląduje zdecydowanie bliżej. Miał wedle wskazań wiatromierzy jeszcze wiatr pod narty. Będzie odjęte punkt i 0,5, nie, 0,8, teraz została zweryfikowana ta informacja. No to od sędziów niezbyt wysokie, 4,17,5, 1,17 punktów, a więc Roman Kołdelka w parze z Jernejem Damianem. No niestety okaże się słabszym zawodnikiem, no bo wylądował po prostu za blisko. Gratulują sobie obydwaj sympatyczni zawodnicy, no ale to Jernej Damian klasyfikowany wyżej. Dla Kołdelki pociecha jest taka, że wśród przegranych on na razie klasyfikowany jest najwyżej. Markus Schiffner kontra Taku Takeuchi, kolejna para rywalizacji w Bischofshofen. No i oczywiście zaraz doping będzie bardziej żywiołowy, no bo reprezentant Austrii na belce startowej w jednym z wczorajszych treningów huknął tutaj 144,5 metra. W kwalifikacjach to osiągnięcie powtórzył Andreas Wellinger, no i właśnie ta odległość Niemca jest traktowana jako nowy rekord skoczni w Bischofshofen. A Schiffner leciał długo, leciał ładnie w powietrzu, jest zadowolony ze swojego skoku na 133 metry. To jest o metr dalej niż prowadzący aktualnie Jakub Janda. Będą dobre noty za styl. Wszyscy sędziowie zgodni, bo 18 punkt i 0,9 odjęte z tytułu wiatru. Powinien być na prowadzeniu reprezentant Austrii. No i bardzo trudne zadanie przed Taku Takeuchi. 126,5, a więc o 0,6 wyprzedził Jakuba Jandę. No to wiatr to był ten czynnik, który niby odjął mu punkty, ale nie aż tyle by spadł za czeskiego zawodnika. Teraz Taku Takeuchi, no dobry, ładny skok w kwalifikacjach, ale niestety to był chyba jedyny w tym turnieju skok taki, o którym można powiedzieć, że Takeuchi mu naprawdę wyszedł. Teraz też to nie wyglądało źle. Kołdelka miał 124 metry, jest najlepszym z przegranych dotychczas. Takeuchi zmieni go na tej pozycji pierwszego wśród zawodników, którzy przegrali w swoich parach, bo wylądował za punktem K, 126,5 metra. Noty niezbyt wysokie, bo troszkę miał problemów przy lądowaniu. Nie za dobrze to lądowanie wyszło Japończykowi, a więc noty nie za wysokie, ale no tu zamieniona chyba grafika, bo Schiffner nie jest siódmy, tylko pierwszy, ale Takeuchi czwarty i przed Romanem Kołdelką. Jarko Mette kontra Dmitrij Wasiliew. Jedyny z Finów, któremu udało się przebrnąć przez kwalifikacje. Bliski tego był Antti Aalto, ale później okazało się, że ruszył swój kwalifikacyjny skok oddał zbyt wcześnie, szybciej niż pozwalały na to przepisy, za to został zdyskwalifikowany. A Jarko Mette bardzo ładnie skoczył. On w Bischofshofen
w 2014 roku był na 16 miejscu i to jest jego najlepszy rezultat na skoczni imienia Paula Ausserleitnera, ale 120,5 metra w dzisiejszym konkursie to stanowczo zbyt krótko, by myśleć realnie o tym, by wygrać rywalizację z Dmitrijem Wasiliewem, no bo Rosjanin skacze nieźle w 65. turnieju czterech skoczni. Jeśli nie popsuje swojego skoku, no to spokojnie powinien wygrać ten pojedynek z Finem. W 2008 roku Dmitrij na czwartym miejscu, Bischofshofen. No to już jakiś czas temu, ale też Wasiliew to jeden z najstarszych skoczków w całej stawce. Ma lat już, no, może nie 40, ale prawie 36-7 ukończone nie tak dawno. No i to była para chyba najsłabsza dotychczas, jeśli chodzi o wyniki. Jarko Metze 120,5 metra, na razie przedostatni w stawce zawodników. No ale niewykluczone, że wyprzedzi reprezentanta Rosji, bo ten skoczył tylko 118. Zerkam tu na bonifikatę za wiatr, spora, 5,7 punktu, a więc trafił na kiepskie warunki Dima Wasiliew. No ale czy to wystarczy skoczkowi z Ufy, by wyprzedzić rywala? No niekoniecznie, bo noty będą mizerne. 15,5 nawet od włoskiego sędziego. No i Wasiliew za Jarko Metę. Finn będzie punktował, będzie skakał w drugiej serii, no a Wasiliewa raczej w niej nie obejrzymy. Bardzo ciekawa para, bardzo ciekawa niemieckojęzyczna rywalizacja. Richard Freitag kontra Stefan Kraft. Rzadko Niemcy ostatnimi czasy wygrywali rywalizację w Bischofshofen. Ostatnio ta sztuka powiodła się Svenowi Hanawaldowi, ale to był ten sezon, w którym on wygrywał na wszystkich skoczniach turnieju czterech skoczni. Freitag od początku tego sezonu jest w mało satysfakcjonującej formie, jeśli przynajmniej chodzi o samego zawodnika i prowadzącego niemiecką kadrę trenera Wernera Schustera. No i klasyfikowany w Pucharze Świata jest na miejscu 16. Ale jeśli dziś lepiej spisze się od niego Dawid Kupacki, no to za chwileczkę może przez Polaka zostać Niemiec przeskoczony. 130,5 metra. Jak na możliwości i ambicje Richarda Freitaga, no to powiedziałbym, szału nie było. No zdecydowanie to jest chyba poniżej jego oczekiwań. No, a teraz popatrzmy na Stefana Krafta. To szalenie ważny skok. To jest walka o podium, o utrzymanie trzeciej lokaty w całym turnieju. No, pewnie marzy jeszcze o czymś więcej Kraft, ale ojej, ojej. No nie jest w najlepszej dyspozycji. Widzimy to zaczerwienione oblicze. Nie wiem, czy to jakaś infekcja męczy reprezentanta Austrii. Wygrywa w parze z reprezentantem Niemiec. Chyba nie, niekoniecznie. 130,5, to było 128. No to duża bonifikata za wiatr musiałaby pomóc Kraftowi. No to od sędziów po 18 punktów. No ale w tym elemencie akurat Freitag został oceniony wyżej, bo miał 54,5, a w przypadku Stefana to będzie 54. I Kraft w tej parze przegrywa 120,3 punktu. Oczywiście to jest nota, która wśród przegranych plasuje go w tym momencie na miejscu pierwszym. I trudno mi sobie wyobrazić, aby Stefana Krafta zabrakło w drugiej serii. Ale Piotr Żyła, jeżeli skoczy podobnie jak w kwalifikacjach, to tym samym melduje się na podium. Albo w dzisiejszej serii próbnej. Czego oczywiście bardzo Polakowi życzymy. Kento Sakuyama. Ciągle w kontekście tego zawodnika wspominamy jego dobrą dyspozycję latem 2015 roku, kiedy to triumfował w rywalizacji w Grand Prix w skokach na igielicie. No ale zimą już tak ciekawie nie jest. Cóż to innego wspominać, bo skok kwalifikacyjny Kento Sakuyamy niezły, jak na jego możliwości.
w tym sezonie, zwłaszcza kiedy to 9 punktów ledwie uciłał w Pucharze Świata. Wygląda na to, że pozostanie przy tych 9 punktach po zakończeniu dzisiejszej rywalizacji, bo jego przeciwnikiem w parze jest Jewgeni Klimow. A wydaje się, że dyspozycja obecna rosyjskiego skoczka, który w klasyfikacji łącznej turnieju czterech skoczni melduje się na 10. miejscu przed dzisiejszymi zawodami, no, raczej nie daje większych nadziei Japończykowi. Jeden z beneficjentów tego loteryjnego konkursu w Innsbrucku, pierwsze podium Pucharu Świata w swojej karierze, właśnie wywalczył na Berkizel, zajmując 3. miejsce za dwójką Norwegów. No, tym razem podium nie będzie, jak sądzę, bo wylądował przed punktem K, ale wobec mizernego skoku Kento Sakuyamy na 115,5 metra to 124,5 uzyskane przez rosyjskiego zawodnika jest odległością w zupełności wystarczającą. Na prowadzeniu cały czas Freitag, który o 0,1 punktu wyprzedza Markusa Schiffnera. Trzeci jest Jakub Janda, przegrywający z Freitagiem o 0,7, a więc ciaśniutko tam na razie w czołówce. Klimow ląduje na miejscu 6. Przegrywa jeszcze z Kraftem i z Damianem. A to duet kolejny. Cene Preutz kontra Robert Johansson. Mówiłeś o beneficjentach systemu pogodowego w Innsbrucku. Norweg do nich również należy. Tak, on w Innsbrucku zakończył zmagania na 2. pozycji. Bardzo długo prowadził w ostatnim skoku. Wyprzedził go Daniel André Tande i podobno, gdy schodzili z podium, to Tande powiedział do swojego kolegi z reprezentacji: bardzo cię przepraszam. No tak, no. To miłe zachowanie ze strony Daniela André. No, czekamy niecierpliwie na tę parę, w której on będzie skakał z Domenem Preutzem. Na razie Cenę, który no, skoczył tak troszkę chyba też... Starał się za wszelką cenę, nie, no, ale... Starał się, ale nie wyszło to najlepiej. Nie wyszło. 119 metrów to nie jest jego optimum. Myślę formy, czy też optimum możliwości. 17,5 punktu średnio od sędziów... Miał wiatr w plecy, 4 punkty i 0,4 bonifikaty. Nierówno troszkę skacze ceny. Bywają konkursy, w których prezentuje się lepiej, bywają takie, w których wypada gorzej. No te gorzej to zazwyczaj wypadają wtedy, kiedy właśnie podmuchy w plecy towarzyszą jego skokowi. Tak, zaczął turniej czterech skoczni od mocnego uderzenia. Był najlepszym ze Słoweńców, sklasyfikowany w Oberstdorfie na 8. pozycji, ale później już nie było tak kolorowo. Robert Johansson walczy. No i by dolecieć w powietrzu do punktu konstrukcyjnego, pomagał sobie mocno rękoma, starał się ustabilizować sylwetkę w locie, no i doleciał do 122 metra. O 3 przeskoczył cenę Preutza. Powinien więc w tej rywalizacji być zwycięski. No to cenę gotów tutaj nie awansować do drugiej serii w tej sytuacji. To była para numer 8. No i cenę wśród przegrywających jest w tym momencie na ostatnim miejscu premiowanym awansem. No. Panowie. Oczywiście podpisy pozamieniane. Ale myślę, że państwo rozpoznali. To jest Janek Ziobro, który skacze jako pierwszy w tej parze. Oby skoczył pięknie daleko, byśmy obydwu naszych reprezentantów obejrzeli w drugiej serii. Życzymy tego z całego serca, mocno trzymamy kciuki, no i po niezłej prędkości na progu Jan Ziobro leci daleko. Dobrze, w granicach punktu K wylądował. Nie jest do końca zadowolony ze swojego skoku, czuł pewnie, że gdyby pojawił się ten jego słynny luz w pewnej części ciała, to mógłby odlecieć jeszcze dalej, a tak wylądował na pierwszej czerwonej kresce, czyli na odległości równej punktowi konstrukcyjnemu. Ale no i to jest w kontekście tych skoków, które do tej pory oglądaliśmy, dobra próba. To jest dobra próba, bo zerkam na przegranych. Jest Kraft, 128 metrów, on będzie wyprzedzał na pewno Janka. Jakbym założył już z góry, że Stefan skoczy lepiej. 115,8 to jest 7. miejsce teraz Jana Ziobry. Wśród przegranych tylko Kraft przed Polakiem. Ale nie jest powiedziane, że Janek przegra. Teraz zobaczmy na skok Stefana Huli. To jest ten zawodnik, z którego występem wiązało się nasze pytanie konkursowe w przerwie. Ten konkurs zostanie rozwiązany. Teraz popatrzmy na to, jak leci. Podobnie, ale noty będą wyższe pewnie za styl.
Podobnie jeśli chodzi o odległość. W bardzo zbliżonych warunkach, jeśli chodzi o podmuchy wiatru, skakali obaj nasi reprezentanci. O metry Stefan Hula przegrywa ze swoim kolegą z kadry trenera Stefana Horngachera. Mniej zyska z tytułu wiatru. Może być przegranym w tej może parze. Może być przegranym i to niespodzianka troszkę, bo raczej stawiało się na to, że Stefan będzie lepszy w tym zestawie. Kolejny z naszych skoczków Eurosportu. Przegrywa o pół punktu ledwie, a więc Jan Ziobro na pewno, Stefan Hula prawdopodobnie w drugiej serii, bo nie ma między nimi nikogo, a więc to w tym momencie Stefan jest drugim z przegrywających zawodników. Będą oczywiście jeszcze szalenie mocne pary. Preutstande, Eisenbichler-Wellinger, Stochfettner, ale czy ktoś tu jeszcze się włączy do tej rywalizacji? No jest jeszcze ta para Koffler-Fanemer. Zobaczymy. Thomas Hofer, jeden z najwyższych skoczków w Pucharze Świata, ma bardzo miłe wspomnienia z zeszłego roku z Zakopanego, gdzie zdobył swoje premierowe punkty Pucharu Świata, no ale ten skok zupełnie nie wyszedł Austriakowi, tylko 115,5 metra. No to najwyższa para chyba dzisiejszego konkursu, bo Stiernen też nie ułomek, 1,86 m bodajże. 1,89 m Hofer, no więc panowie spokojnie odnaleźliby się także na boisku do koszykówki. No, może jako rozgrywający. No, ale wybrali skoki. Hofer 115,5 metra, co no, raczej nie daje mu wielkich nadziei na awans. Andreas Stiernen powinien poradzić sobie bez problemu z pokonaniem rywala. Jego ojciec też skakał na nartach. No i co ciekawe, jedyne pucharowe zwycięstwo, które odniósł w swojej karierze, miało miejsce właśnie na tej skoczni w Bischofshofen. No, nie wiem, w roku 85. Pójdzie w ślady papy dzisiaj Andreas, ale 130,5 metra to jest wyrównanie drugiej odległości. Trzeciej, przepraszam. Janda 132, Schiffner 133, Freitag 130,5, ale to Niemiec prowadzi dzięki bonifikacie za wiatr i wysokim notom od sędziów. W przypadku Stiernena ta bonifikata będzie identyczna. 2,2 punktu. Jeśli noty będą zbliżone, to gotów być przed Niemcem? Nie. Będzie za, bo o pół punktu niżej oceniony przez sędziów, a to sprawia, że spada jeszcze za Schiffnera, który z kolei z Freitagiem przegrywa ledwie o 1/10. No więc mamy czterech zawodników bardzo bliziutko siebie. Freitag, Schiffner, Stiernen, Janda. Piąty Kraft, najlepszy z przegranych jak na razie. No i Jan Ziobro, Stefan Hula, 8-9 miejsce. Na razie Stefan Hula wśród przegrywających na drugiej pozycji. Największy dowcipniś się w kadrze norweskiej, Halvor Egner Granerud, potrafiący bawić się skokami nie tylko podczas treningów, ale także i w pucharowej rywalizacji, no ale ta próba wybitnie nie wyszła norweskiemu zawodnikowi. Krótko leciał, szybko wylądował, tylko 118,5 metra. Michael Heibeck powinien sobie spokojnie poradzić z norweskim zawodnikiem, ale oczywiście Heibeck, który triumfował w Bischofshofen w roku 2015, a w zeszłym sezonie stał na najniższym stopniu podium, liczy nie tylko na pokonanie Halvora Egnera Graneruda, ale także na to, by znaleźć się co najmniej w czołowej piątce całego konkursu dzisiejszego. No, wygląda na to, że Heibeck się pozbierał po tej grypie żołądkowej, która wyeliminowała go z rywalizacji w Innsbrucku. No, szkoda, że w ten sposób Austriak odpadł z gry o czołowe lokaty. No ale zobaczmy. Wygląda na to, że Rekin czuje się już lepiej. Wczoraj w kwalifikacjach miejsce 15, ale dziś w serii próbnej już szósta lokata. No i to jest dobry skok. Przed 130 metrem chyba wylądował. No ale to też będzie niezłe. Nie, 130,5 jednak zmierzono. A więc ma pełne prawo myśleć o tym, że nawet zajmie pozycję lidera. Noty po 18 punktów od sędziów, czyli tak jak Stiernen. Ale o ile Norweg dostał 2,2 punkty bonifikaty, o tyle w przypadku Heibecka ta bonifikata wynosi 4,8. A więc wystarczy i do przeskoczenia Stiernena, i Schiffnera, i Freitaga na dodatek. A więc Michael Heibeck teraz będzie nowym liderem dzisiejszego konkursu. Oto potwierdzenie na Państwa ekranach. 128,7 to jest nota dla Heibecka. Granerud z 19 wynikiem, no, raczej wypada
z tej stawki, która ma prawo myśleć jeszcze o występie w drugiej serii. Widzimy czołową piątkę, jeśli chodzi o tak zwanych lucky loserów, czyli szczęśliwych przegranych. Na drugim miejscu Stefan Hula, na belce startowej Kevin Bickner. Jego przeciwnikiem w tej parze KO będzie Noriaki Kasai, ale najpierw najlepszy w tym sezonie amerykański skoczek. Tak jak Williamowi Rhodesowi, także i Kevinowi Bicknerowi nie udał się skok. Tylko 116 metrów. Nie jest to najkrótszy skok, ale nisko oceniony. Pewnie będzie plasował się w okolicach miejsca, na którym sklasyfikowany jest na razie jego rodak, czyli gdzieś tam na szarym końcu. Noriaki Kasai miał tak naprawdę jeden udany konkurs w trakcie tego turnieju i to udany, co tu dużo mówić, ze sprawą wiatru. I to był ten jego jubileuszowy, setny występ w turnieju czterech skoczni. Myślę, że warto przypomnieć, że to jest ostatni zawodnik, który w turnieju czterech skoczni prowadził po trzech odsłonach, czyli po zawodach w Innsbrucku, ale nie był w stanie wygrać całej rywalizacji. Było to w sezonie 1998-99. Jana Ahonen wtedy strącił z pierwszego miejsca Japończyka. No i mamy nadzieję, że dwie pary później obejrzymy drugiego, który nawiąże do tej tradycji. Wspominamy o tym właśnie, że bardzo życzylibyśmy sobie, żeby ta sytuacja powtórzyła się także w sezonie 2016-2017. Pod warunkiem, że beneficjentem tego rozwiązania będzie polski zawodnik. Na razie Noriaki Kasai, który skoczył 130 metrów, sędziowie zgodnie przyznali mu po 18 punktów, co oznacza, że Nori najprawdopodobniej wyląduje na miejscu szóstym w tym momencie, za Heibeckiem, Freitagiem, Schichnerem i Stiernenem. A może nawet któregoś wyprzedzinie. Jest za Jakubem Jandą, z którym przegrywał punkty 40, ale dobry skok Japończyka. Ostatni z reprezentantów Stanów Zjednoczonych, czyli Michael Glasder kontra Juri Tepesz. Faworyta nie trudno wskazać, no ale Pinę Norcić, podobnie jak i cały team północnoamerykański, mocno wierzy w Michaela Glasdera. On jeszcze bez punktów Pucharu Świata. Zdarzało mu się stawać na podium i to nawet na najwyższym stopniu w rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym. Nawet nieźle, na pewno najlepiej z amerykańskich zawodników. W okolicach punktu konstrukcyjnego lądował Michael Glasder, no ale to były takie troszkę dalsze okolice, 120,5 metra. No, na pocieszenie będzie najlepszym z Amerykanów na pewno, bo na razie Bickner i Rhodes zamykają tabelę z wynikami. Na 22 ex-aequo z Sakuyamą Rhodes, na 24 Kevin Bickner, czyli ostatnim, bo 24 zawodników było klasyfikowanych dotychczas. 25 jest Glasder, nota 103,2. Na tę chwilę to by mu awans dawało, ale w momencie, kiedy Tepesz skoczy dalej, to już niekoniecznie. Wszystko zatem w rękach, w nogach i w głowie Jurija Tepesza. Bardzo dobry pierwszy konkurs, ależ pofrunął teraz cudownie. Wiatr pod narty. Po raz pierwszy od dłuższego czasu podwiało na korzyść skaczącego zawodnika 141 metrów. No, nie zdążyłem dokończyć zdania, że w pierwszym konkursie zaliczanym do turnieju czterech skoczni Tepesz też znakomicie się spisał. Lokata w czołowej dziesiątce, niestety już dwa dni później podczas noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen nie poszło tak dobrze Słoweńcowi. Nie awansował do drugiej serii, no ale teraz znowu wybitny skok, 141. Uśmiecha się, bo wie, że obejmie prowadzenie i to obejmie z dużą przewagą nad rywalami. 146 punktu. Pięknie, pięknie poleciał reprezentant Słowenii. No i teraz para, na którą czekaliśmy z niezwykłym napięciem, zainteresowaniem. Czy Tante wytrzyma? Czy okaże się lepszy w tej parze? Czy skoczy na tyle daleko, by Kamil Stoch musiał mierzyć się z jakimś
wyśmienitym rezultatem osiągniętym przez Norwega. No, treningi, seria próbna, to wszystko na korzyść reprezentanta Polski, ale to są zawody, to jest zupełnie co innego. Tutaj, jeśli mocny psychicznie Tande, a pokazywał już nieraz w tym turnieju, że znosi dobrze obciążenie, że znosi dobrze presję, że jest pewny swoich umiejętności, a to w tym sporcie jest szalenie ważne, to wszystko może zagrać na jego korzyść. O, informacja chyba dotycząca zmiany długości rozbiegu. Tepesz przeskoczył rozmiar skoczni, za 140 metrem wylądował. No i sędziowie decydują się na obniżenie tegoż rozbiegu. Te zmiany nie będą duże, jeśli chodzi o wartość punktową, bo to jest jedna z niewielu skoczni naturalnych, na naturalnym skoku. Te stopnie nie są szczególnie stromo ustawione. Widzimy tutaj, że to jest taki bardziej połogi stok. Zresztą specyficzna bardzo skocznia z długim progiem. No ale bonifikata będzie rzędu 2,3 punktów za ten obniżony rozbieg. Zobaczmy, jak Tande sobie poradzi. Dobry skok. No, dobry, ale... Oczywiście, ale i trzy kropeczki. Drogi Kamilu, 135. No... To jest do zrobienia. 135 metrów, zerkam na kompensatę. 2,2 punkty będą odjęte za wiatr. Sędziowie przychylnym okiem spojrzeli na tę próbę norweskiego zawodnika. Dwaj dali 18,5 punktu, 3,18, a więc to będzie 54,5 od sędziów. No i to rzeczywiście dobry skok, dobrze wylądowany. Odjazd jak należy, ale kręci głową Tande. On wie, że to wcale nie musi być odległość wystarczająca do obrony pozycji lidera w turnieju czterech skoczni. On do końca zawodów ma już tylko jeden skok. Stok dwa. No i rzecz w tym, żeby te dwa skoki wyglądały świetnie. Domen Preutz, gdy wieje pod narty, potrafi pofrunąć bardzo, bardzo daleko, co najmniej tak daleko jak jego rodak kilka chwil temu, Juri Tepesz. No i to będzie długi skok, w podobnym miejscu lądował co Daniel André Tande, najmłodszy z braci Preutzów. Jeszcze do niedawna mówiliśmy o nim, że to lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po zawodach w Innsbrucku to się zmieniło. Tylko 130,5 metra, więc pewnie przegra rywalizację z Danielem André Tande, ale obejmie prowadzenie, jeśli chodzi o szczęśliwych przegranych, i tym samym zepchnie na trzecie miejsce w tej klasyfikacji Stefana Hule. Będzie miał drobną bonifikatę za wiatr. Nie podwiało tak pod narty Domenowi. Może i dobrze, bo on gotów wylądować na parkingu, gdyby miał taki mocny podmuch. 130,5, nota 130 punktów. O 5 punktów przegrywa Tande. Tande z kolei traci 5,6 do prowadzącego Tepesza. Wśród przegranych Domen, Stefan Kraft i Stefan Hula na miejscu trzecim. No a teraz para Lukasz Chlawa kontra Daiki Ito. Czeski zawodnik na pewno tego sezonu nie może zaliczyć do najlepszego w swojej karierze. No ale zobaczymy, jak spisze się w Bischofshofen. Przypomnijmy, po tym rewelacyjnym skoku, szybkie lądowanie w brzydkim stylu, nisko oceniony ten skok zostanie. Lukasz Chlawa bardzo niepocieszony z tego swojego skoku. To zdaje się, że najkrótszy spośród tych, które do tej pory oglądaliśmy, ledwie 110 metrów. Po tym fantastycznym skoku Jurija Tepesza sędziowie zadecydowali, że aż o dwie belki startowe jest obniżony najazd, więc 4,6 punktu z tego tytułu doliczane do oceny zawodnika, 5,5 punktu kompensacja za wiatr, więc w sumie zyskał sporo na tych dodanych punktach czeski zawodnik, no ale to był krótki skok i w dodatku bardzo nisko oceniony przez sędziów, no bo na wyższe noty rzeczywiście Czech nie zasłużył. Były rekordzista obiektu Daiki Ito. Trudnego zadania nie ma, by awansować. Nie skoczył specjalnie daleko, no ale w tej parze, jak się okazuje, nie trzeba było latać nawet do punktu K, by zapewnić sobie wygraną w parze. Oczywiście Lukasz Chlawa odpada z drugiej części konkursu. Nie będziemy go oglądali w drugiej serii, natomiast Daiki to będzie rywalizował, ale jego nota uplasuje go pod koniec tej 30-osobowej stawki, która w drugiej serii się znajdzie.
120,5 metra. No, z dłuższymi skokami tutaj zawodnicy odpadali z rywalizacji, jak choćby Wojtek Sztursa, który skoczył 123 dajki i to na miejscu 15 w tym momencie. Ten lokat zawdzięcza w bonifikacie 4,4 punktu za wiatr. Teraz krótka przerwa techniczna. Zapewne obejrzymy klasyfikację po skokach 30 zawodników. Tepesz, Tande, Preutz, Domen Preutz na miejscu trzecim, bo cenę w drugiej serii nie będzie startował. Michael Hajbek, rekonwalescent na miejscu czwartym. Stefan Kraft, drugi z przegranych, 120,3 punktu. Proszę zapamiętać tę wartość punktową, bo będziemy do niej odnosić wyniki uzyskiwane przez reprezentantów Polski, przez Macieja Kota, przez Piotra Żyłę i przez Kamila Stocha wreszcie. No, emocje coraz większe. Za chwilę przystąpimy do transmitowania skoków 10 par, które jeszcze w pierwszej serii nie rywalizowały. W drugiej z tych par Dawid Kubacki, jego rywalem będzie Jan Matura, no a potem już będzie tylko ciekawiej. Kot kontra Wanczura, Żyła kontra Aschenwald i Stoch kontra Fettner. No, wcześniej jeszcze z punktu widzenia Stefana Huli ważna para Koffler versus Fanemel. No i na deser ostatnia para Eisenbichler, Wellinger. Niemcy nie mają już szansy na zajęcie lokaty na podium w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. To znaczy, oczywiście matematyczne szanse są, ale trudno sobie wyobrazić, by któryś z nich był w stanie wskoczyć w okolice tego podium. Eisenbichler w tym momencie klasyfikowany jest na miejscu siódmym i to jest najlepszy Niemiec. Mówiliśmy o wysokich skoczkach narciarskich. Do tego grona zalicza się bez wątpienia Andrzej Semenić. 1,89 m wzrostu. W poprzednim sezonie i dwa sezony temu dobrze spisywał się w drużynówce w reprezentacji Słowenii w Planicy. No ale to żadna niespodzianka, skoro tam bardzo często Słoweńcy trenują, to wiadomo, że ten obiekt mają doskonale rozpracowany. 111 metrów, drugi najkrótszy skok dzisiejszego konkursu. Krócej leciał i szybciej lądował jedynie Łukasz Chlawa. No i będzie w końcówce stawki Andrzej Semenić. Peter Preutz ma bardzo ułatwione zadanie, jeśli chodzi o ten pojedynek ze swoim kolegą z reprezentacji. No tak, no, Łukasza Chlawę usprawiedliwia fakt, że miał 5,5 punktu bonifikaty za wiatr. W przypadku Semenicia to był punkt i 70, a więc ta bonifikata nie była aż tak duża, czyli teoretycznie rzecz biorąc warunki nieco lepsze. No ale popatrzmy, jak wylosuje Pero, jak będzie wiało przy jego skoku. Wygląda na to, że te podmuchy wzrastają niestety na sile. Znowu może się okazać, że Tande, który ma niewiarygodne po prostu szczęście do warunków, jako jeden z nielicznych trafi tu na wiatr pod narty. No a to, jak się Państwo domyślają, stawia go w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do rywali. Konkretnie rzecz biorąc, chodzi nam o tego jednego rywala, czyli o Kamila. Teraz Peter Preutz oczywiście wygrywa w parze z Andrzejem Semeniciem. No i to tyle właściwie, co można entuzjastycznego opowiedzieć o tym skoku. 122,5 dla ubiegłorocznego triumfatora z Bischofshofen. To nie jest odległość satysfakcjonująca. 13 Pucharze Świata, 9 w turnieju czterech skoczni, w łącznej klasyfikacji jak na razie Słoweniec, no ale ten skok specjalnie mu nie wyszedł. Też bonifikata spora, 3,6 punktu. No i popatrzmy, jak nasi. Maciek Kot wziął sobie wodę do picia. To Manuel Fettner, który będzie skakał w parze z Kamilem Stochem. Wygląda na to, że w dobrym nastroju reprezentant Austrii. Fanklub braci Preutzów. No ale myślę, że nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia. Wprawdzie Domen na razie na pozycji trzeciej. Zmienia się wiatr, bo takie wnioski należy wysnuć po tym, że Belka znów wróciła na dziewiąty próg, a więc nie będzie doliczanych punktów z tytułu obniżonego rozbiegu. Z dziewiątej Belki
rozpoczynał się konkurs, no i z 9 rozpoczyna najazd Jan Matura dla czeskiego zawodnika, który ten sezon ma bardzo, bardzo kiepski. To pierwsza taka sytuacja, że w 65. turnieju czterech skoczni udało mu się pomyślnie przebrnąć przez kwalifikację, ale jak widzieliśmy, z awansem do serii finałowej będzie mu bardzo, bardzo ciężko, bo skacze najkrócej spośród wszystkich zawodników, którzy do tej pory się prezentowali. Łukasz Klawa miał 110, Andrzej Semenic 111, 109 Jana Matury. No, troszkę mnie niepokoi to, że podniesiono z powrotem, bo to są punkty przewagi dla zawodników, którzy skakali z krótszym rozbiegiem. No i to przede wszystkim, że wieje w plecy coraz mocniej. Wygląda na to, że skakanie na początku konkursu mogło być korzystne, no ale nie ma jeszcze co krakać, co prorokować. Trzymamy kciuki za Dawida Kubackiego, bo teraz on w powietrzu. Dobra prędkość na progu. Wysoki pułap lotu i lądowanie w okolicach punktu K, więc rzecz jasna wygrywa z rywalem z tej pary Dawid Kubacki. Choć jeśli chodzi o lokatę, nie jestem przekonany, czy będzie aż tak wysoka. 125 metrów równe. 3 sędziowie 17,5, 2 i 18. Bonifikata za wiatr, 3 punkty i 4 dziesiąte. No i to wszystko może się złożyć na notę gdzieś na początku drugiej dziesiątki, tak mi się wydaje. Ale chyba nie więcej, bo troszkę metrów brakowało w tym skoku Dawida. 14. Tuż przed Janem Ziobrą, z którym wygrywał 6 dziesiątych punktu. No ale Dawid pewny awansu, pewny występ w drugiej serii. Podobnie jak Jan, cały czas Stefan Hula wśród szczęśliwych przegranych na miejscu trzecim. A to para, w której Vincent de Compsevoix zmierzy się z Florianem Altenburgerem. Na 27. miejscu w Garmisch-Partenkirchen w noworocznym konkursie Florian Altenburger, i to jego jedyne punkty, jedyne miejsce w czołowej 30 w tym sezonie. W poprzednim sezonie wygrał dwa konkursy zaliczane do Pucharu Kontynentalnego, ale w Bischofshofen mocno rozgoryczony będzie, bowiem to był krótki skok, najkrótszy z tych, które do tej pory oglądaliśmy, ledwie 106,5 metra. No tam coś przy wyjściu z progu chyba przydusza zawodników. Być może niżej te podmuchy są bardziej korzystne, ale trzeba tam jeszcze dolecieć, a na razie widzimy spore kłopoty mają zawodnicy. Dawid Kubacki na punkcie K lądował, no ale Matura, Altenburger, no oczywiście oni startują z niskimi, znaczy właściwie z wysokimi numerami. 42, 43 miejsce w kwalifikacjach, no więc i tam nie poszło im najlepiej, no ale to po prostu są skoki nieudane, wylądowane zdecydowanie za blisko. Zobaczymy, jak poradzi sobie Francuz, bo on w tym sezonie pokazywał, że i w nieładnych warunkach potrafi sobie dobrze radzić. Vincent de Compsevoix, znakomity sezon w wykonaniu francuskiego zawodnika, ależ tam nieciekawie działo się w tej środkowej fazie lotu. Przetrzymał te niedogodności reprezentant Francji, no i doleciał do punktu konstrukcyjnego. Nawet o pół metra przekroczył czerwoną linię, 125,5 metra, taką odległość zmierzono Francuzowi. Ale przez te zawahania w locie, kiedy falowało jego nartami, no sędziowie nie mogą zbyt wysokich ocen za styl przyznać. 17, 17,5, 18, taka jest rozbieżność, ale będzie sporo, bo aż 6 punktów doliczonych za niekorzystny wiatr. Oczywiście w tej rywalizacji Francuz zwycięża i na razie sklasyfikowany jest na pozycji 11. No, nie cieszą mnie te wskazania wiatromierzy, powiem szczerze. Wygląda na to, że utrzymuje się ten niekorzystny dla zawodników trend, utrzymuje się niekorzystny wiatr. Ciężko jest nawet dobrze skaczącym przecież dotychczas zawodnikom jak Kubacki i de Compsevoix skakać daleko. 125 metrów, no to nie jest jakaś odległość oszałamiająca. Cały czas myślę o tym, że niedługo już nasi zawodnicy, bo to jeszcze dwie pary i będziemy Macieja Kota oglądali. Na razie Władimir Zegrawski. Oj, kiepska prędkość na progu Bułgara, odległość
szkoda mówić nawet. Ci słabsi zawodnicy ewidentnie nie radzą sobie dziś na skoczni w Bischofshofen. 107 metrów ledwie reprezentanta Bułgarii. Jak gdyby z boku mu powiało przy wyjściu z progu. W efekcie skok wylądowany bardzo blisko. Bonifikata 7,7. No, niedobrze, niedobrze. Ale miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy wezmą sobie do serca słowa piosenki Bohemian Rhapsody grupy Queen. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Czyli nieważne, skąd wieje wiatr, ważne, żeby nasi lecieli bardzo, bardzo daleko i ładnie. To wszystko pod względem stylu wyglądało. Na razie Karl Geiger powinien sobie bez większych kłopotów poradzić z Władimirem Zografskim. Niezły skok Niemca. Świetna prędkość, 91,4 na progu. Po tych mniej udanych próbach, które oglądaliśmy w kilku ostatnich skokach, odległość 127 metrów robi wrażenie, bo to może dać miejsce na pograniczu pierwszej i drugiej dziesiątki. No, z taką bonifikatą wysoką, 7,2 punktu, to tak jakby 4 metry doliczyć reprezentantowi Niemiec. No więc może być rzeczywiście w czołowej dziesiątce sklasyfikowany. No ale to cały czas brakuje, dziewiąty, cały czas brakuje punktów, by dobić do tej czołówki. Przypomnijmy, Tepesz 140,6, no miał szczęście, miał farta do wiatru, najmocniejsze podmuchy pod narty. Drugim takim szczęśliwcem jest niestety z naszego punktu widzenia Tandę, 2,2. No i potem już Domen Preutz, który miał delikatną bonifikatę za wiatr, 0,9 i 130 punktów. Koffler kontra Van Emmel. Austriak w przeszłości stawał na podium rywalizacji w Bischofshofen. W 2011 roku był tutaj sklasyfikowany na miejscu trzecim. Uj, urwany ten skok reprezentanta Austrii. Naprawdę zaczyna się robić nieciekawie, jeśli chodzi o podmuchy wiatru. Prawie 10 punktów z tego tytułu doliczone do oceny reprezentanta Austrii, no ale ta mina mówi sama za siebie. Tylko 115,5 metra, wprawdzie swoim kibicom pomachał, no ale musi zakładać, że Van Emmel skoczy dalej niż on i ten konkurs zakończy się dla Kofflera przedwcześnie. No ale to nie jest dobra okoliczność, ten mocny wiatr, no kraczę tutaj oczywiście i powtarzam się, ale strasznie mnie to niepokoi. Jedyny pozytyw jest taki, że Stefan Hula coraz pewniejszy awansu do drugiej serii, ale wolałbym jednak, żeby troszeczkę ten wiatr odkręcił, bo wygląda to bardzo nieciekawie. 9,2 bonifikat, to diametralnie różne warunki od tych, w których skakali Tande czy Tepesz. Teraz reprezentant Norwegii. Uch. Jednak Koffler będzie w drugiej serii, a nie on. 9,7. Tyle wskazują wiatromierze. Tylko 107 metrów. Dramat norweskiego zawodnika ostrzył sobie apetyty na to, by tę niemoc, z jaką walczy w tym sezonie, wreszcie przełamać, ale nie był w stanie w tak słabych warunkach pogodowych odfrunąć tutaj i pokonać Andreasa Kofflera, któremu też wybitne przecież skok nie wyszedł. Tak. Aktualna klasyfikacja wśród przegranych. No, Domen nie ma takiej możliwości, aby utracił tę lokatę dającą awans. No i kolejni zawodnicy matematycznie jeszcze do strącenia, ale wydaje się, że Kraft też może być pewien swojego wyniku. Teraz Wanczura kontra Maciej Kot. On z wiatrem w plecy raczej sobie nie potrafi radzić. Zdecydowanie lepiej czuje się, gdy dmucha mu pod narty. No i potwierdza to czeski zawodnik. Też jeden z krótszych skoków. Ten niezbyt wysoki poziom, który prezentowali Łukasz Chlawa i Jan Matura, był wyznacznikiem jakby tego, co pokazał Tomasz Wanczura. No i będzie klasyfikowany gdzieś tam w okolicach miejsc, które zajmują jego koledzy z reprezentacji, czyli w końcówce stawki.
6,6, no to o tyle lepiej, że troszkę słabszy ten wiatr w plecy, no więc może wszystko ku Macieja Kota też nie będzie wiało aż tak straszliwie mocno, nie będzie przyduszało do zeskoku. Maciej na razie piąty w klasyfikacji turnieju czterech w Pucharze Świata, w turnieju czterech skoczni na miejscu siódmym, z szansami na poprawę tej pozycji, ale musi skoczyć pięknie, musi skoczyć daleko. Jest dobry skok, brawo, brawo Maciej. Och, długo czekaliśmy na zawodnika, który przekroczy w tak zdecydowany sposób punkt K i doczekaliśmy się. Na szczęście jest to reprezentant Polski, 130,5 metra Macieja Kota. No, odetchnąłem troszeczkę, bo bałem się bardzo tych skoków zawodników z końcówki listy startowej. 130,5 będzie bonifikata w wysokości ponad 3 punktów, 3,5. Noty od sędziów 2 razy 18,5, raz 18 i jest piąty Maciek. Przegrywa troszeczkę z Hajbekiem, przegrywa troszeczkę z Domenem Perełcem, no znacznie większą stratę już ma Daniela André Tandé, ale nie jest to najgorszy punkt wyjścia. Tamci na ogół mieli zdecydowanie lepsze warunki, no wyjątkiem jest Hajbek, który miał w plecy 4,8 przy swoim skoku. Emocje rosną, bo za chwileczkę zobaczymy, miejmy nadzieję, atak Piotra Żyły na trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej 65. turnieju czterech skoczni, ale najpierw jego rywal w parze, czyli Filip Aschenwald, reprezentant Austrii. Krótki skok. Znowu mocniej powiało. 7,9. Taka będzie bonifikata dla Filipa Aschenwalda. No, szade, powiedział speaker. Trudno się z tym nie zgodzić. No, szkoda rzeczywiście. No, nawet 8,4 doliczono do noty austriackiego zawodnika. Na nieco spokojniejszy wiatr trafił na całe szczęście Maciej Kot. Dzięki temu potrafił to wykorzystać. Jest na tym, mówiąc w cudzysłowie, ulubionym swoim piątym miejscu. No, ale żeby to wszystko dobrze potoczyło się przy kolejnych skokach naszych zawodników, jeszcze dwaj biało-czerwoni na liście startowej. Zaczyna Piotr Żyła. Skupiony, skoncentrowany, tak jak pokazywał to w tym sezonie. Może wykorzystać swoją wielką szansę. 91 na godzinę na progu, świetna prędkość jak na Piotra i jest dobry skok, około 130 metrów. Brawo, jakże elegancko wylądowany. Noty powinny być wysokie, bo zasłużył na to tym skokiem. 131 metrów przy bonifikacie siedmiopunktowej odrabia tym samym stratę do Stefana Krafta. To było 7 punktów. Kraft ma 120,3 po pierwszej serii. Zobaczmy, jakie będą noty dla Żyły. Raz 18, 4 razy 18,5, a więc od sędziów 55,5 punktu otrzyma. Reprezentant Polski zadowolony jest, trener Horngacher, ale trudno się dziwić, bo w tym momencie Piotr w łącznej klasyfikacji na miejscu trzecim z niewielką stratą do Tandę odrobił z naddatkiem to, co tracił do Krafta. A zatem na skok przed końcem zawodów to on jest na podium turnieju czterech skoczni. Rewelacyjne wieści. Myślę, że te dalekie skoki Macieja Kota i Piotra Żyły, informacja o nich dotarła do Kamila Stocha, no i wie, że mimo niesprzyjających okoliczności, jeśli chodzi o wiatr wiejący w plecy, można tutaj daleko polecieć, a to jest zadanie, jakie stawiamy przed Kamilem Stochem. On zresztą sam jest świadom tego zadania, które musi zrealizować. Ryoyu Kobayashi. Nie wyszedł skok reprezentantowi Japonii. On sobie z wiatrem dość intensywnie wiejącym w plecy nie poradził. Nie jest pocieszony z tego faktu. No i Stefan Laje, który ładnie prezentował się we wczorajszych kwalifikacjach, powinien spokojnie sobie poradzić z Japończykiem. Tylko 111 metrów Ryoyu Kobayashiego. No, biorąc pod uwagę, jak pięknie skakał tutaj Stefan Laje, wczorajszy jubilat, bo obchodził 25. urodziny reprezentant Niemiec, no to raczej formalnością powinien być ten skok, który czeka teraz na dole ze skoku reprezentant Japonii. Laje już pewnie siedzi na belce startowej, za chwilę powinniśmy go zobaczyć. Oto i Niemiec, no a po nim skakać będzie Kamil Stoch. Na razie popatrzmy jednak na
reprezentanta Niemiec. Też dobrze, nie tak daleko jak Kot czy Żyła, ale wyraźnie wygrał oczywiście z Japończykiem i wylądował za punktem K, 126,5. Bonifikata 7,5 punktu, no jak taki Laje tutaj sobie w ten sposób radzi, to Kamila spokojnie stać na skoko, kilka metrów dłuższy. Ale czy to wystarczy? Czy to wystarczy? Jednak ten tandem, ja nie wiem, on pakt jakiś podpisał z diabłem, czy o co chodzi? No takiego farta, jakiego ma ten zawodnik do wiatru, to trudno drugiego wskazać w całym cyklu. To prawda, szczególnie jeśli chodzi o tę austriacką część turnieju czterech skoczni. Pamiętamy ten loteryjny konkurs w Innsbrucku, no, zakończony po jednej serii. No i trafił na idealne szczęście, warunki. Szczęściu trzeba umieć dopomóc, bo to nie twierdzimy tu, że tylko dzięki wiatrowi Tande prowadzi w turnieju czterech skoczni. To jest świetny zawodnik i ma dobry sezon. No ale warunki mu pomagają, a teraz Kamil. Trzymamy mocno kciuki i wpatrujemy się w ekran, marząc o tym, aby wylądował daleko. Daleko. Jest dobrze, jest za 130 metrem lądowanie. To może być nota lepsza od Piotra Żyły, to może być nota zbliżona do tej, jaką otrzymał Tande. 134,5 metra, a bonifikata wynosi blisko 7 punktów. To może być nawet skok na prowadzenie w konkursie. Popatrzmy jeszcze raz na to, jak fantastycznie płynął w powietrzu Kamil Stoch. Ależ on jest w formie. Te niepokojące wieści dotyczące zdartego, potłuczonego obojczyka, obolałego uda po pechowym upadku w serii próbnej w Innsbrucku. To nas niepokoiło, ale jak cudownie teraz skoczył i kapitalna nota, wygrywa Tande o 4,5 punktu, a więc niespełna 3 punkty przewagi przed ostatnim skokiem. Trzymały mocno kciuki. Pięknie pewnie skoczy też Fettner, bo on jest w znakomitej formie, ale nas interesuje teraz to, że Kamil prowadzi, a Piotr Żyła jest na trzecim miejscu w turnieju czterech skoczni. Manuel Fettner już w sylwetce dojazdowej. On jeszcze ani razu nie stał na podium konkursu w Bischofshofen. No i ta seria będzie wydłużona, no bo w roku 2017 miejsce w czołowej trójce rywalizacji w Bischofshofen nie dla Manuela Fettnera. On nie poradził sobie w tych kiepskich warunkach, jeśli chodzi o podmuchy wiatru w plecy. Będzie spora rekompensata z tego tytułu, ponad 9-punktowa, ale cóż z tego, skoro lądował przed punktem konstrukcyjnym. 123,5 metra tylko. Powinien awansować. Oczywiście, jako szczęśliwy przegrany ma szansę znaleźć się w serii finałowej. No, partnerka życiowa Manuela Fettnera niepocieszona. Sam austriacki skoczek także, no, ale my cieszymy się z tego uśmiechu na twarzy Kamila Stocha, bo miejmy nadzieję, że za chwileczkę ten uśmiech zagości na twarzy dwukrotnego indywidualnego mistrza olimpijskiego z Soczi. Oto klasyfikacja wśród przegranych. Stefan Hula na pewno będzie skakał w drugiej serii. Taku Takeuchi, no niekoniecznie, bo to mocna para. Eisenbichler i Wellinger. Markus, najlepszy z Niemców w tym turnieju. On plasuje się na miejscu 7. Nie wyszedł mu konkurs w Innsbrucku, ale mówiliśmy to już wtedy. To nie wina niemieckiego zawodnika, tylko trafił na bardzo niekorzystne warunki, nie poradził sobie, odległa lokata, niska nota, no to wszystko strąciło go z miejsca 4 na 7. Teraz też niezadowolony, macha rękoma, zły na siebie, na warunki, na wszystko, rozdrażniony. 128,5 metra, chciał tu lądować dalej, to nie jest zły skok, to będzie wysokie miejsce, dość, bo bonifikata 6,3 punktu, ale on chciał tutaj lądować dalej, on chciał walczyć także w tym konkursie o bardzo wysoką lokatę, no a pewnie klasyfikowany będzie w połowie drugiej dziesiątki. No, zobaczymy, jak poradzi sobie z tym wiatrem w plecy jego rywal. Bo to też nie jest powiedziane, że Wellinger tutaj jakoś fantastycznie poleci. On te rekordowe skoki i na treningu, i w kwalifikacjach notował przy bardzo mocnych podmuchach w plecy, pod narty. Tak, Niemiec tego nie ukrywał. Mówił, że gdy bił rekord tego obiektu w trakcie kwalifikacji, wykorzystał do maksimum te mocne, porywiste podmuchy wiatru pod narty. Jak poradzi sobie z
wiatrem wiejącym w plecy. Świetna prędkość na progu, nisko nad zeskokiem i przed punktem konstrukcyjnym. I to jeszcze bez telemarku lądujący Niemiec. Idę o zakład, że dostanie jednak 18 albo 17,5 przynajmniej. 123. Sędzia z Niemiec 16 przyznał swojemu rodakowi. Odszczekuje 1,17 tylko, a pozostałe noty niższe. Przegrywa więc wewnętrzną rywalizację z Markusem Eisenbichlerem. Tam wygląda sytuacja z Taku Takeuchim, bo on jest w tej chwili ostatnim na liście szczęśliwych przegranych. Czy będzie miał notę wyższą niż 113,3 Wellinger? Nie będzie Andreasa Wellingera w serii finałowej. Markus Eisenbichler zwycięski z tego pojedynku, no i on jest najwyżej klasyfikowanym z Niemców, nie, najwyżej jest Richard Freitag, ale tak, Kamil Stoch jest drugi, czwarty Piotr Żyła, siódmy Maciej Kot. Pamiętamy, że Polacy po rywalizacji w Innsbrucku objęli prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. Wprawdzie mają ledwie sześciopunktową przewagę nad Austriakami, ale właśnie. Gdzie Niemiec pierwszy? Freitag, no, w tej rywalizacji. Ale w tej rywalizacji nasi wyglądają lepiej. Ta trójka, żelazna trójka, można powiedzieć, na ten turniej skacze jak natchniona. Cudownie, cudownie daleko, mimo niekorzystnych warunków. Stoch ledwie punkt 1/10 przegrywa z Jurijem Tepeszem. Obraziłbym tego świetnego skądinąd zawodnika, mówiąc, że jest przypadkowym liderem. No ale trafił najlepiej ze wszystkich. On miał 4,2 punktu odjęte za wiatr. Wylądował najdalej, rzeczywiście 141 metrów, ale jako jedyny miał tak korzystne warunki. Drugi Kamil, trzeci Tande ze stratą 4,5 punktu do Polaka. On też skakał w korzystnych warunkach, dużo korzystniejszych niż Polak, a lądował ledwie pół metra dalej. Piotr Żyła, kolejny z tych, którzy skakali przy mocnym wietrze w plecy. 131 metrów, 130,5 Macieja Kota, także z mocnym wiatrem. Także skaczą nasi świetnie. Będzie w drugiej serii, także pozostała trójka naszych zawodników. 22, 23 i 24 miejsce, tak się ułożyło. Kolejno Kubacki, Ziobro i Hula. No, jesteśmy o jedną serię od historycznego wydarzenia w świecie polskiego sportu. 4 minuty, początek serii finałowej. Za 4 minuty obejrzymy sześciu biało-czerwonych w akcji. Na początek trójka Hula, Ziobro, Kubacki, którzy uplasowali się w trzeciej dziesiątce. No, zdobyli dzisiaj tym samym punkty i dla siebie, i dla naszej reprezentacji w Pucharze Narodów. No ale te prawdziwe emocje, to na co czekamy tak naprawdę, to będzie skok tej dziesiątki klasyfikowanej na wyżej. Wcześniejszy Stefan Kraft, bo jego występ jest oczywiście istotny. On plasuje się na miejscu 16 po pierwszej serii. Już traci w klasyfikacji generalnej do Piotra Żyły sporo, no więc zadanie dla Piotra jest proste, tę przewagę po prostu utrzymać. A może jeszcze coś uszknąć, wprawdzie strata do Tanda jest bardzo duża w łącznej klasyfikacji turnieju czterech skoczni, bo to jest około 25-6 punktów. No nie wiem, co musiałby Norwek zrobić, no musiałby się spalić po prostu na amen tutaj, żeby mu Piotr zagroził, no ale utrzymanie trzeciego miejsca jest realne. Przewaga nad Kraftem to jest na tę chwilę 6 punktów równe. Tak, mówiliśmy o tym, że 7 odrobił, jeszcze 6 dołożył, w sumie 13 punktów przewagi w pierwszej serii nad Stefanem Kraftem. Piotr Żyła, no jest cudownie i oby tak się to wszystko potoczyło, żebyśmy mogli powiedzieć, że ten okazały złoty orzeł trafi po raz drugi w historii w ręce polskiego skoczka narciarskiego. O właśnie, to jest klasyfikacja generalna turnieju czterech skoczni po 7 z 8 skoków. Kamil Stoch ma 2,8 punktu przewagi nad Danielem Andre Tande. Stoch jeszcze nie wygrał ani jednego konkursu zaliczanego do 65. edycji turnieju czterech skoczni. Ostatni taki przypadek, by triumfator całego turnieju nie wygrał ani jednego konkursu, miał miejsce w sezonie 1998-1999. To był też ten sezon, w którym prowadzący po zawodach w Innsbrucku Noriaki Kasai został wyprzedzony przez Janę Ahonena. Wtedy Finn nie wygrał żadnego konkursu, ale w całym turnieju triumfował.
wcale bym się nie pogniewał, gdyby taka sytuacja miała miejsce także i w tym sezonie, chociaż myślę, że Kamila Stocha, który jest w kapitalnej dyspozycji, w znakomitej formie, spokojnie stać na to, by odrobić punkt i jedną dziesiątą do prowadzącego Jurija Tepesza, bo właśnie taka jest strata Polaka po pierwszej części zawodów w Bischofshofen. No... Zacieramy ręce. Zacieramy ręce, trzymamy kciuki, jemy papryki, cokolwiek by to było, oby pomogło naszym reprezentantom, oby podopieczni Stefana Horngachera dziś wyszli zwycięsko z tej rywalizacji. No szkoda oczywiście, że Stefan Kraft za sprawą niedyspozycji zdrowotnej te austriackie konkursy, no jeszcze drugiego nie skończył, ale w pierwszym wypadek wypadł i w drugim po pierwszej serii też nie rewelacyjnie. No dobrze, ale pamiętaj, że Tandej i Stoch też są nie w pełni... Też, powiedzmy, nie w pełni sił. Znaczy w formie są, ale... W formie są wybitnej obydwaj, a... Chodzi o to, gdyby byli w pełni sił, byliby może... zdrowi, to by jeszcze pewnie lepiej tutaj się prezentowali. Może to jest tak, że jakiś taki drobiazg, który w gruncie rzeczy bardzo nie wpływa na formę sportową, pozwala troszkę wyłączyć głowę z tego cały czas zastanawiania się, jak skoczę, jak wypadnę, jak to będzie wyglądało. No, Kamil pokazuje, że jest potwornie mocny psychicznie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak on spokojnie patrzył na Skok Fettnera, podszedł do niego, pogratulował. Tam nie było widać, że on jest roztrzęsiony. O matko, wyszedłem na prowadzenie. Jest jeszcze jeden skok. On jest mocny, on o tym wie i wierzę głęboko, że on to zrobi. No, Austria, cóż, no. Czwarte miejsce, drewniany medal chyba właśnie taki. Będzie dla Stefana Krafta. No, dawno nie było takiej historii, żeby Austriacy takiego łupnia dostali w turnieju czterech skoczni. Oj tak, tutaj masz absolutną łupnia, no, słuszność. Heibeck był trzeci przed rokiem, a poprzednio na podium nie było Austriaka w 2006. Ahonen Janda i trzeci Jekelsoy. No ale dobra, to za wcześnie jeszcze na tego rodzaju dywagacje. Andreas Kofler, jeden z tych zawodników, którzy z wiatrem sobie nie poradzili, no ale na jego szczęście jeszcze gorzej w tych warunkach spisał się Anders Svanemel. Norweg kompletnie zawiódł. Teraz Andy Kofler, skaczący w drugiej serii. Belka ustawiona wysoko, to jest istotne, na stopniu numer 12. To akurat nie jest informacja korzystna z naszego punktu widzenia, bo Tande potrafi fantastycznie daleko odlecieć przy dobrej prędkości na progu. No, tak czy inaczej, Kofler 127 metrów, bonifikata za wiatr prawie 10-punktowa, czyli cały czas mocno wieje w plecy, ale prędkości na progu już zdecydowanie wyższe. Jarko Mette wyprzedzał Andreasa Kofflera po pierwszej serii o 2,2 punktu. Metr i kawałeczek to w przeliczeniu na odległości, no ale widzimy, gdzie wylądował reprezentant Finlandii. Jarko Mette na pewno nie pokonał, jeśli chodzi o odległość skoku, Andreasa Kofflera, a więc Austriak awansuje i będzie przed reprezentantem Finlandii. Myślę, że dla Jarko Mette sam fakt, że po raz pierwszy w turnieju czterech skoczni skakać będzie w serii finałowej, już jest wielkim osiągnięciem, no bo trzeba pamiętać, że w Innsbrucku tylko jedna seria się odbyła, a Finn został sklasyfikowany na pozycji 14, co jest jego najlepszym osiągnięciem w tym sezonie. No ale tam w serii finałowej nie dane mu było skakać, podobnie jak pozostałym zawodnikom. Elias Tolinger. On miał dość dużo szczęścia w pierwszej serii, wyprzedził Wojtecha Sztursa, ale tam różnica nie była jakaś bardzo znacząca. Teraz ląduje w pobliżu jednej z tych zielonych linii, bo przez moment były dwie wyświetlone. Tak nie bardzo wiadomo po co i dlaczego, no ale 123,5 metra reprezentanta Austrii. Macha zadowolony, no bo zakończył właśnie rywalizację w wielkim, ważnym turnieju. Ale czy uda mu się wyprzedzić byłego triumfatora tegoż turnieju, czyli Andreasa Kofflera?
Tutaj pewności nie mam, szczerze mówiąc. 6,1 punktu, taka była różnica między tymi austriackimi zawodnikami. I jednak jest klasyfikowany Tolinger na drugiej pozycji w tej chwili, a to oznacza, że Koffler o dwie lokaty przesunie się w zawodach w Bischofshofen. Robert Johansson, pierwszy z Norwegów. No, nie powiało mu tak pod narty jak Innsbrucku, no i można powiedzieć, że wrócił na swoje miejsce w szyku. Ale teraz bardzo ładny skok. No, bonifikata za wiatr nieduża, ledwie 2,8, czyli wiatr w plecy zelżał. W ogóle Mette Koffler to były bonifikaty rzędu 10 punktów, Tolinger 6,2. No a teraz Johansson ostatecznie 4 punkty, 1,1, czyli jak gdyby ten wiatr słabł. Oceny będą wysokie, odległość wyśmienita, 131 metrów. No i oczywiście obejmie norweski wąsacz prowadzenie. 10 punktów ponad wyprzedza Andrasa Kofflera. Taku Takeuchi, ostatni ze szczęśliwych przegranych, z łączną notą lepszą od tej, jaką po pierwszym skoku miał Robert Johansson, o punkt i 0,9, czyli o metr wyprzedzający norweskiego skoczka. No i jako że w drugiej serii Taku Takeuchi ląduje wcześniej niż Norweg, no to Johansson nadal będzie liderem. 125 metrów, czyli równo na punkcie konstrukcyjnym zakończył swój skok Japończyk. 17,5, 1,18, to oczywiście nota odpadnie od łącznej oceny skoku Taku Takeuchiego. Trzeci przegrywa jeszcze z Andrasem Kofflerem. Daiki Ito, były już rekordzista tego obiektu. No, mizerną pewnie dla niego satysfakcją jest to, że aktualny nie przebrnął przez pierwszą serię. Andy Bellinger odpadł, był szóstym z przegrywających, no ale rzeczywiście kiepściutki skok reprezentanta Niemiec. I to niezła prędkość, jak na Japończyków, bo oni zwykle w tym elemencie tracą dużo do rywali. No i odległość też nad wyraz przyzwoita, 129,5 metra. Świetny skok. Zerkam na wskazania wiatromierzy. No, nie było aż tak dobrze jak przy skoku Takeuchiego, bo tam było 2,5 punktu tylko bonifikaty, ale 4,5 też pozwoliło wylądować daleko. Zastanawiam się, czy nie zajdzie tutaj konieczność skrócenia rozbiegu, no bo w takich warunkach żyła czysto latali dobrze za 130 metr, w gorszych warunkach nawet za 130 metrem lądowali, bo 135, no to... A rozbieg był zdecydowanie krótszy. Stefan Hula. Z bardzo usportowionej rodziny, jak nam podpowiadał przed konkursem Grzegorz Pajda. Siostra Stefana Huli, Magdalena, to wielokrotna mistrzyni naszego kraju w saneczkarstwie na torach naturalnych, także uczestniczka Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. A Stefan 126 metrów w serii finałowej, o metr przekroczony punkt konstrukcyjny. Jego przewaga nad Robertem Johanssonem po pierwszej serii wynosiła niedużo, bo 3,9 punktu. No więc z Norwegiem na pewno Stefan Hula będzie przegrywał. Tak, mimo większej bonifikaty za wiatr, także z Ito wyprzedza Kofflera, ale Johansson i Japończyk okazują się lepsi od Polaka. Od tego, bo trzech z rzędu będziemy oglądali. Drugim w tej serii jest Jan Ziobro. On wygrał ze Stefanem w pierwszej serii. Po raz drugi z rzędu zdobywa punkty w zawodach Pucharu Świata. No i zobaczymy, ile tych punktów będzie, bo lot, który wylądowany jest też za punktem K, tak pokręcił głową, jakby powiedział, no nieźle, nieźle, mogłoby być lepiej, ale nie najgorzej to by wyszło. Zdecydowanie nie najgorzej, jeśli chodzi o noty, bo tymi zwykle Janek tracił dużo do rywali. Tym razem wyświetliły się noty od trzech sędziów, 3 razy po 17,5, 2 i po 18. No i to jest sprzyjająca dosyć okoliczność. 128 metrów, bonifikata prawie
sześciopunktowa. No to powinno być prowadzenie. Powinno to wystarczyć na... Nie, przegrywał. 0,2 z Ito. O 0,9 z Johanssonem. No właśnie, ścisk troszeczkę, niesamowity. Troszeczkę wydawało się, zabrakło, że może tak. Ziobro wskoczyć na pierwsze miejsce. Jest klasyfikowany aktualnie na trzeciej pozycji, ale te różnice rzeczywiście są bardzo, bardzo nieznaczne. No to trzech razy sztuka, tak jest. Dawid Kubacki, on wygrał rywalizację w parze z Janem Maturą. Zresztą czeski skoczek nie zawiesił zbyt wysoko poprzeczki reprezentantowi Polski. Dobra prędkość na progu, prawie taka jak Roberta Johanssona. Leciał nie tak daleko i nie tak długo jak Norweg, który, przypomnijmy, skoczył w rundzie finałowej 131 metrów, 127,5, ale... Bardzo solidna rekompensata z tytułu wiatru, ponad 11-punktowa. Czy to wystarczy do objęcia prowadzenia? Tutaj chyba dziesiąte tak. części punktu będą decydowały o tym, czy Kubacki wyjdzie na prowadzenie, czy też będzie za Robertem Johanssonem. Myślę, że wyjdzie, bo od sędziów 5 razy 18, a więc w tym elemencie... Wygrywa. Przegrywa z Norwegiem tylko o pół punktu. Wygrywa z Janem Ziobrą. Tak, i ze Stefanem Hulą. Jest pierwszy. Oj, to spokojnie, duża przewaga nad Robertem Johanssonem. To w tej chwili nie jest istotne. No i tak jak wielokrotnie w tym sezonie to już bywało, kto wie, czy Dawid Kubacki swoim dobrym drugim skokiem nie awansuje do drugiej dziesiątki. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Udany był to występ Dawida w drugiej serii przy tak niekorzystnych warunkach. Peter Preutz także mierzy się z niesprzyjającą aurą, z niesprzyjającymi podmuchami. No i tak dobrze jak Dawid nie wypadł. Jakby ktoś rok temu powiedział, że Kubacki będzie lał Preutza, to pewnie zostałby... zignorowany w najlepszym wypadku. Albo potraktowany jak jakiś heretyk. Tak, a tutaj na to się zanosi, bo różnica między panami nie była taka duża wcale. Ledwie 0,2 punktu. 4? No nieważne, w każdym razie jeszcze... A, 0,4 punktu, tak jest. Nieduża różnica, niższe noty dla Petera. Skok dopiero piąty. I on ląduje między Janem Ziobrą a Stefanem Hulą. Za nami skoki 10 zawodników. To była ta dziesiątka, w której trzech Polaków brało udział. No to zgodnie z obietnicą powinniśmy teraz jeszcze przystąpić do rozstrzygnięcia konkursu. Przypomnijmy, że tutaj podczas każdych kwalifikacji można było walczyć o odzież z kolekcji Kamila Stocha, a główną nagrodą był wyjazd na narciarskie w czas w Tyrolu. No i po burzliwych obradach okazało się, że triumfatorem całego konkursu, czyli zdobywcą tego voucheru, karnetu na wczasy w Tyrolu, okazuje się pan Marcin Pitak. Serdecznie gratulujemy. Brawa. Panu Marcinowi. Brawa. Liczymy na kartkę przesłaną do redakcji Eurosportu z tychże wczasów narciarskich. No a teraz wracamy już na skocznię w Bischofshofen. Uśmiechnięty Dawid Kubacki. Ja myślę, że on też bardzo czeka. On też bardzo liczy na to, żeby jego koledzy wypadli dzisiaj tak, żeby właśnie któryś z nich mógł sięgnąć po tego złotego orła. No, mam nadzieję, że będzie się cieszył razem z Kamilem z tego triumfu. I myślę, że w kontekście tego, żeby wybiec i jak najszybciej pogratulować i gdzieś tam podrzucać w górę Kamila Stocha, no to w tym kontekście nawet właśnie odejście z tego miejsca dla aktualnego lidera zawodów nie byłoby takim złym rozwiązaniem dla Dawida Kubackiego. Jewgenij Klimow, mówimy o tym wiele razy już przy skokach Rosjanina, ale to jest lider reprezentacji tego kraju, co więcej, notujący najlepszy sezon w swojej karierze, no i z wielkimi apetytami na dobre i długie loty, długie skoki podczas zbliżających się coraz większymi krokami Mistrzostw Świata w Lahti. No to 15 zawodnik Pucharu Świata i dzisiaj też pokazał tym skokiem, że tę wysoką lokatę w Pucharze Świata zajmuje nie przypadkiem. 127,5 metra, nadal wieje mocno, czyli kompensata za wiatr dwucyfrowa.
No i jeśli dobrze widzę, to chyba będzie ex aequo z Dawidem Kubackim na prowadzeniu, tak mi się wydaje. Jednak wyprzedził. Jednak o 40, tak, ale to jest nieznaczna różnica. Punkt miał przewagi Jewgenij Klimow nad Polakiem po pierwszej serii, no i ta różnica zadecydowała o tym, że to zawodnik... Punkty 4. No to 4 właśnie. Aha. Źle spojrzałem. Nieważne. Jernej Damian teraz. Ten akurat trafił nie najgorzej w pierwszej serii, jeśli chodzi o warunki. W drugiej te warunki są dla większości zawodników równie złe. No, troszkę Ito i Johansson mieli szczęścia. Jernej Damian 126 metrów, zerkam jaka była przewaga nad Klimowem, no nie za duża, punkty 1/10. No to wydaje się, że odległością tę stratę nadrobił reprezentant Rosji. Co więcej, Dawid Kubacki też powinien być przed Jernejem Damianem, a to będzie oznaczało, że będzie miejsce w drugiej dziesiątce. Tak jest. Miejscu trzecim na razie Jernej Damian, co oznacza, że drugi jest Dawid Kubacki, prowadzi Jewgenij Klimow. No, Rosjanie dzisiaj, przynajmniej ci, którzy wyznają religię prawosławną, podwójne powody do zadowolenia mogą mieć. Mowa oczywiście o Jewgeniju Klimowie, bo dzisiaj Wigilia, bo Świąt Bożego Narodzenia. Brawo. Brawo, Vincent de Comme-se-voix. W trudnych warunkach, ale skacze dobrze. 129,5, no to powinno wystarczyć za tym do objęcia prowadzenia. Nie sądzę, aby został oceniony gorzej, czy znacznie gorzej od Klimowa czy Kubackiego, no bo to też był dobry skok, delikatne korekty sylwetki w locie. Narty prowadzone spokojnie i wylądowany ten skok jak należy. Może troszeczkę na odjeździe się rozjechały narty szerzej niż chcieliby tego puryści, ale Vincent na miejscu pierwszym z ponad 5-punktową przewagą nad Klimowem. I kolejny solidny konkurs w wykonaniu reprezentanta Francji. Skoro o świętach mowa, to oczywiście nie wolno zapominać, że w religii katolickiej dzisiaj święto Trzech Króli. Mówiliśmy o tym w trakcie wczorajszych kwalifikacji do zawodów Bischofshofen, że zgodnie z tradycją w Hiszpanii prezenty bożonarodzeniowe otrzymuje się właśnie w święto Trzech Króli. My marzymy o tym, żeby taki Trzej Królowie sprawili prezenty Kamilowi Stochowi, Piotrowi Żylem, no i Maciejowi Kotowi, by znaleźli się nasi zawodnicy na podium klasyfikacji generalnej 65. turnieju czterech skoczni. 131,5 metra to jest najlepszy skok rundy finałowej z tych, które do tej pory oglądaliśmy. Autorem tego skoku Manuel Fettner. O pół metra poprawił osiągnięcie Roberta Johanssona. Oczywiście Norweg niżej klasyfikowany, a skoro to był najdłuższy skok, będzie też dobra rekompensata z tytułu wiatru, no to Manuel Fettner obejmie prowadzenie w rywalizacji. No, to był zawodnik, który przed dzisiejszym konkursem zajmował 5. miejsce w łącznej klasyfikacji. Po pierwszej serii jednak spadł na miejsce 7. Stracił do Eisenbichlera, stracił do Kota. No, z Maćkiem przegrywał o 3,4 punktu po tej pierwszej serii, a więc różnica nie była duża. Zobaczymy, jak Maciej sobie poradzi. Wierzę głęboko, że poradzi sobie dobrze, a to, no cóż, człowiek, który przegrał z chorobą, Stefan Kraft. Świetny skoczek, kapitalny sezon, znakomite występy, no i nieszczęście przydarzyło się akurat na turniej czterech skoczni. Ojej. No cóż mogę powiedzieć, no raczej Piotrowi nikt tego trzeciego miejsca już nie zabierze w turnieju. Proszę spojrzeć, nie trafił idealnie z wyjściem w progu. Brakowało tej mocy, którą zwykle prezentuje nomen omen Kraft podczas swoich skoków. No ale trudno się dziwić, no jeżeli walczy z chorobą, no to trudno jednocześnie zachować siły na rywalizację na optymalnym swoim poziomie. Trzymamy kciuki za to, żeby na polskie konkursy się reprezentant Austrii wykurował.
Ostatni austriacki triumfator tego turnieju, zatem daleko, 11 miejsce dopiero Krafta. Jak Maciej Kot huknie tutaj daleko, jak odpali prawdziwą petardę na progu i potem niesiony swoimi ambicjami poleci bardzo, bardzo daleko, to gotów odrobić jeszcze tę 20-punktową stratę do Stefana Krafta w klasyfikacji łącznej rywalizacji w turnieju czterech skoczni i być przed Austriakiem. No, to musiałaby być rzeczywiście petarda, bo to musiałaby być nota rzędu 140 mniej więcej punktów. No, ale ja wiem, może to jest do zrobienia. Na pewno. Ładnie oceniony skok, bardzo długi. Gdzieś tam na 140 metr. Dodatkowo solidna rekompensata z tytułu wiatru, a wszyscy takie solidne rekompensaty otrzymują. Jest to jak najbardziej do zrobienia. No ale nie stawiajmy aż tak. Apetyciki rosną, widzę to nieustająco. Teraz Noriaki Kasai, 14 po pierwszej serii, a więc można powiedzieć, że konkurs udany. Nie tak jak ten loteryjny wieczny w Innsbrucku, kiedy to do pierwszej dziesiątki wskoczył niesiony tym wiatrem reprezentant Japonii, no ale w Niemczech, przypomnijmy, zupełnie mu się nie wiodło. Ja wiem, nalaję na Fettnera, nie musi to wystarczyć, na tę kombasę z całą pewnością, 128 metrów. Wszyscy sędziowie zgodni, wszyscy przyznali noty po 18. Jego przewaga, mówię o Japończyku, nad Stefanem Laje nie była aż taka duża. No i na miejscu trzecim. No tak. Krótszy zdecydowanie skok od Niemca i Austriaka, no i ląduje za nimi. Karl Geiger, kolejny z reprezentantów Niemiec. Nad Stefanem Laje Karl Geiger miał po pierwszej serii 2,4 punktu przewagi. Musiałby za 130 metr polecieć. No i tak to wygląda. I tak to wygląda, tym bardziej, że wiatr zelżał, a więc łatwiej było taki długi skok. 7 punktów bonifikaty, 132 metry. No ale właśnie, czy przy tej niższej bonifikacie ta odległość wystarczy do wyprzedzenia kolegi z reprezentacji i kolegi z teamu Triceps? Chyba nie. Może być różnie. No właśnie, Laje ma łączną notę 259,9. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku skoku Karla Geigera. Noty 18,5 razy 2, 3 razy 18, a więc wysokie. I to może zagrać na jego korzyść. No i będzie blisko, ale niżej. 9,1 punktów. Zaczął ten słupek rosnąć, on ma od sędziów 55 punktów, 54,5, przepraszam, więc troszeczkę zabrakło, niespełna jednego punktu. Dwaj Niemcy na dwóch czołowych pozycjach, prowadzi Stefan Laje przed Karlem Geigerem, trzeci Manuel Fettner, na miejscu siódmym Dawid Kubacki, 11 jest Jan Ziobro, 13 Stefan Hula, Jakub Janda. Przed 11 laty w Bischofshofen okazało się, że będzie musiał triumf w turnieju czterech skoczni dzielić z Janem Ahonenem. Ja pamiętam, jak wtedy długo wyczekiwali sędziowie, zawodników i kibiców z podaniem oficjalnej noty. Jakież to było zaskoczenie, że ex aequo są klasyfikowani Fini, reprezentant Czech. Tak, bo w 8 skokach uzyskać identyczną notę to rzecz bez precedensu. No i to jedne możne, pane, no to jedne możne. No tym razem niestety nie o tak wysokie cele walczy Jakub Janda, ale ten turniej w jego wykonaniu naprawdę całkiem przyzwoity. W tej klasyfikacji weteranów dzisiaj Kasai lepszy od niego. Janda na siódmym miejscu na razie z nieznaczną przewagą nad Dawidem Kubackim. 1/10 punktu ledwie. Najmniejsza z możliwych. Tak, a przegrywa o 0,3 z Klimowem, no więc blisko niestety Polak w tym zestawieniu za rywalami. Markus Eisenbichler.
Kolejny z reprezentantów Niemiec. Rozgoryczony był po pierwszej serii, miał po temu powody, no i teraz też pewnie nie będzie zachwycony ze swojego skoku. Znów ten problem przy lądowaniu, ta prawa noga w takim przyklęku, to jest to, co obserwujemy od początku sezonu w poczynaniach Niemca. 128,5 metra to jest odległość, jaką uzyskał niemiecki skoczek. Jeśli chodzi o odległość w serii finałowej, no to on oczywiście przegrywa ze Stefanem Laje, ale czy zapas, jaki miał po pierwszej serii, był wystarczający? To były 3,7 punktu. Nie, i to czwarty jest. Przegrywa także z Manuelem Fettnerem. Nieznacznie, bo 30, ale jednak jest na pozycji czwartej. Jest zły, ale może się cieszyć, bo Fettner miał do niego po pierwszej serii stratę rzędu 5,1 punktu. Mówię o klasyfikacji łącznej turnieju czterech skoczni. Przed atakiem Austriaka Eisenbichler się obronił. Strata z kolei jego do Stefana Krafta to było punktów 19, no więc tym skokiem Eisenbichler raczej tej straty nie nadrobił. Ale Maciej Kot, który tracił do Eisenbichlera tylko punkt i 0,7, jak najbardziej może wyprzedzić Niemca. No to by było cudownie, gdyby pierwsze, trzecie, piąte miejsce, a to czwarte wcale nie jest wykluczone przy dobrym, rewelacyjnym skoku Macieja Kota. Eisenbichler był ex aequo klasyfikowany na 10 pozycji z Andrasem Stiernenem. No do Krafta odrobił. Nie, to jest 20 punktów. Prawie. Już. Nie, w tej... Tak, u Eisenbichlera, natomiast, czyli te 20 punktów u Macieja Kota. No to też jest. Absolutnie do zrobienia. No dobrze, coraz bliżej rozstrzygnięć w czwartym konkursie zaliczanym do turnieju czterech skoczni, czyli w rywalizacji w Bischofshofen. Trener Aleksander Stöckl, opatulony w kapturze, w szaliku na twarzy, dał znak Andreasowi Stiernenowi do drugiego skoku. Dobry występ Norwega w tym turnieju. Przekroju całego sezonu też skaczący solidnie, właściwie nie schodzący poniżej pewnego poziomu na ogół. Także i tym razem 129 metrów przy mocnym wietrze w plecy. Ten wiatr znowu daje się we znaki zawodnikom. Prawie 12 punktów doliczone z tego tytułu do rezultatu Andreasa Stiernena. No co? Którą lokatę może mu dać? 129 metrów, a zatem lądował dalej od Eisenbichlera, więc z nim wygra, z Fettnerem wygra. A czy wystarczy na Geigera i na Laje? Zaraz zobaczymy. 205, noty 17, 18. Not troszkę zabraknie, chyba. Jest trzeci. Wszystko jest ścisk niesamowity. Jak w Zakopanem za czas jakiś i jak w Wiśle. Podczas kolejnych konkursów Pucharu Świata, na których obejrzymy zapewne wszystkich tych zawodników, którzy teraz rywalizują w turnieju czterech skoczni. Markus Schiffner to może być najlepszy konkurs w całej jego karierze. Na razie na miejscu 9. Potrafił tutaj daleko latać w czasie treningów. No i potwierdza, że w Bischofshofen w tym sezonie skacze mu się rewelacyjnie. Cieszą się austriaccy kibice. No bo to są niewielkie powody do zadowolenia, jakie mają podczas tych zmagań. 129,5 metra. Pół metra lepiej od Stiernena. Tak, tamten lądował pół metra bliżej. Miał większą bonifikatę jednak o 2,5 punktu. Za to miał niższe noty. No więc Schiffner dołączy do tego grona. Leje, Geiger, Stiernen. Pytanie, czy Laje utrzyma prowadzenie, czy Schiffner go przeskoczy, czy gdzieś tam się wciśnie pomiędzy. To wszystko będzie, wszystko będą niewielkie różnice punktowe między tymi zawodnikami. Czwarty. Jednak o 0,3 punktu przegrywa ze Stiernenem. Niższa bonifikata za wiatr przesądziła o tym, że Austriak, no,
nie utrzyma pewnie lokaty w czołowej dziesiątce dzisiejszych zawodów, chociaż jeszcze się może sporo wydarzyć, dajmy na to Richard Freitag, chociaż dzisiaj piątek, to może takie swoje imieniny cotygodniowe reprezentant Niemiec pisze się dobrze. Ósma pozycja po pierwszej serii, najwyżej klasyfikowany z reprezentantów Niemiec. No, dobry skok, jest, dobry skok. Będzie najlepszym z Niemców dzisiaj. Troszeczkę słabszy wiatr, tak jak przy skoku Markusa Schiffnera. Słabszy to oznacza, że nie 11 punktów będzie doliczane do jego noty, tylko 9. No ale odległość. Najlepszy, najdłuższy skok w tej serii, 134 metry. No i w związku z tym wysokie noty, bo słynął przez długie lata Freitag z tego, że był jednym z najbardziej ładnie technicznie skaczących zawodników i teraz też dostał po 18,5. Jakby ktoś dał 19, też nie powiedziałbym złego słowa, bo to rzeczywiście był wyśmienity występ Niemca. Będzie prowadził i to z wyraźną przewagą nad Karlem Geigerem. Stiernen spada na czwarte miejsce, całe podium w tym momencie niemieckie. No i pewnie chcieliby niemieccy kibice, żeby już te zawody się skończyły, ale nic z tego. Wszyscy Niemcy się wyskakali, jeszcze trzech naszych. Pierwszym z nich jest Maciej Kot. Daleki skok, to będzie solidny awans w klasyfikacji 65. turnieju czterech skoczni. Ładny lot Macieja Kota, daleko! Fantastycznie i wszystko wzorowo pod względem technicznym to wyglądało u Macieja Kota. Będą wysokie noty sędziowskie. Najdłuższy skok tej serii. O metr poprawił wynik sprzed kilku chwil Richarda Freitaga. Nieco niższa bonifikata. 7,4. Noty... Noty będą identyczne, bo ma jedną 19, ma jedną 18. One odpadną, będzie liczone 18,5. Punkt i 0,3 zapasu po pierwszej części dzisiejszej rywalizacji. I to jest istotne w tym wszystkim, bo bonifikatę ma niższą o punkt i 7. No więc ten metr mógłby tutaj odegrać istotną rolę i będzie pierwszy, choć przewaga nie będzie jakaś oszałamiająca. Proszę, proszę, 268,8. No to zerknijmy na klasyfikację łącznej. Jest przed Kraftem w klasyfikacji łącznej. Ale numer. I przed Eisenbichlerem. Czyli w najgorszym wypadku Maciek IV. Na razie jest wirtualnym liderem. Na razie to on może witać się z tym złotym orłem. Ale jeszcze do końca zmagań troszkę czasu. No rewelacyjnie. Jest rewelacyjnie, a będzie cudownie. Jestem o tym przekonany. Na razie jednak Michael Hajbek. Hajbek, świetnie, brawo! Petarda, to była petarda. Skoro Michael Hajbek skacze daleko, to może oznaczać, że i Piotr Żyła, i Kamil Stoch też tak daleko odfrunął. Strasznie szkoda w przypadku Michaela Hajbeka tej nieobecności, tej absencji w Innsbrucku, ależ on się pozbierał rewelacyjnie szybko. 142 metry, belka pójdzie w dół. Bez wątpienia. Mimo, że ciągle wieje w plecy i to dość solidnie, bo aż 7 punktów doliczonych zostanie do oceny Austriaka, wprawdzie nie tak duże jak chociażby przy skoku Fettnera czy Stiernena, no ale to też są solidne rekompensaty. Tak, 7 punktów w przypadku skoku Hajbeka, 4,19 raz 18,5. Tylko słoweński sędzia tutaj nieco niżej ocenił ten skok, ale, no, ale to był... Świetny występ reprezentanta. Wylądowany Austrii. Telemarkiem, idealnie. Za rozmiarem skoczni, nie idealnie. Wiem, 18,5 to zbyt niska ocena. No ale to już wiadomo, ona nie będzie liczona. Wielka radość w teamie, czyli w rodzinie głównie Michaela Hajbeka. Obejmie prowadzenie, Maciej Kot spadnie na miejsce drugie w dzisiejszych zawodach. Jaka nota potężna, ho ho! Łącznie 283,3. No, czekamy na komunikat dotyczący długości rozbiegu. No, ale nic tu się nie zmienia. Jak będzie słabł wiatr w plecy, a słabnie w tym momencie, no to tu się może zrobić niebezpiecznie za moment. Domen Preuss w powietrzu. Wylądował jednak bliżej. W okolicach rozmiaru skoczni w Bischofshofen, ale nie tak daleko jak Michael Hajbek. Rozłożył ręce. Nie wiem, czy
Chodzi mu o to, że bał się lecieć dalej. To najlepszy z przegranych w dzisiejszym konkursie. No przegrany, ale plasowany przecież w ścisłej czołówce tych zmagań. Był na piątym miejscu, teraz drugi, bo przegrywa z Heibeckiem. No, 2,5 metra bliżej wylądował, troszeczkę niższe noty, bo 18,5 średnio od sędziów. No i zdecydowanie niższa rekompensata za wiatr. Tak jest. W najlepszych, z tego co widzę, warunkach w serii finałowej skakał Domen Preutz. Oczywiście z wiatrem w plecy, ale nie tak silny. Trochę lepszy. 2,5 miał tylko, no ale to było dawno i nieprawda. Takeuchi skakał tu walcząc o znacznie niższą lokatę. Słoweńscy kibice tańczą i śpiewają, ale teraz popatrzmy na to, co zrobi Piotr Żyła. On na tę chwilę jest trzecim zawodnikiem turnieju czterech skoczni. Niechże to przypieczętuje. Niechże ustawi się pewnie na tym podium, abyśmy mogli razem cieszyć się z jego trzeciego miejsca. Z czwartego miejsca Macieja Kota leci wysoko, leci daleko. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie trzeci. Nie przegra tej lokaty na podium. Dziś będzie od niego lepszy Heibeck pewnie, bo wylądował przed tą zieloną linią. Piotrek Żyła, 5 i 4 doliczone do noty. 137 metrów. Kapitalne skoki Polaków. No i cóż, zobaczymy, jaką to da łącznie pozycję reprezentantowi Polski z Heibeckiem. Wygrywał przed tą serią o 4,6 punktu, no ale tamten lądował jednak 5 metrów dalej. I to będzie, jak sądzę, dystans wystarczający. Troszkę wyższa bonifikata dla Piotra, niezłe oceny od sędziów po 18,5 i 1,19. No ale Heibeck to prowadzenie utrzyma. Niemniej w łącznej klasyfikacji turnieju już wiemy, że Polak na pewno stanie na podium. Przynajmniej jeden, a może ich będzie dwóch. Matematycznie to i trzech może być, gdyby tandę bardzo popsuł, no ale tego akurat nie ma co życzyć reprezentantowi Norwegii. Widzieliśmy mamę, pani, która Trude, nie chciała patrzeć nawet, co się będzie działo. No a jak to Daniel zniesie? No tak, bo to on musi atakować. On mówił, że zdecydowanie lepiej czuje się nie jako lider, ale ten, który z dalszego miejsca atakuje. Czy udźwignie ten ciężar, który spoczywa na jego barkach? Czy da radę daleko polecieć? Oj! Co się stało? Polska trójka. Aż boję się tego mówić. Widać było po wyjściu z progu, że nie radzi sobie. Łapał równowagę w powietrzu. Telepało nim na prawo i lewo. Odpuścił. Wylądował na dwie nogi i wylądował na arcymizernej odległości. Noty 14, 14,5. 117 metrów tylko. To jest najkrótszy skok z serii finałowej. Coś niebywałego. Nie wiem, czy to tak koszmarne warunki, ale nie, no bo wszyscy w zbliżonych skaczą. Po prostu nie wytrzymał psychicznie. No to się zdarza tym, którzy wchodzą na ten pułap mistrzowski, którzy nie są przygotowani do tego, żeby walczyć z presją, choć tu ewidentnie tak, jakiś boczny podmuch. Albo łapie boczny podmuch, albo nierówno się wybił i w konsekwencji takie komplikacje, takie, no co tu dużo mówić, no ratunek przed upadkiem. Ależ niesamowita sytuacja. No to aż nie ma co tutaj się były takie przypadki nad Norwegiem, ale proszę spojrzeć, jejku, jaki on biedny, niepocieszony teraz schował twarz w dłoniach, no bo co on ma powiedzieć? On mają tutaj walczyć o największy sukces w karierze i ten jeden słabszy skok w przekroju całego turnieju przekreślił wszystko absolutnie. Kamil Stoch, on już tego orła trzyma w garści, on już jest na najwyższym stopniu podium, byle tylko nie przydarzyło się coś takiego, co przed chwilą było udziałem jego norweskiego rywala. Trzymamy kciuki. Mistrz świata, dwukrotny mistrz olimpijski i triumfator turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch wygrywa 65. turniej czterech skoczni. Polak jest najlepszy. Nie wiem, czy wygra w dzisiejszych zawodach, czy będzie tak jak ostatnio Jan Ahonen tym zawodnikiem, który nie wygra żadnego konkursu, a mimo to stanie na najwyższym stopniu podium. Ale to jest już pewne. Kamil Stoch dziś zapewnia sobie triumf w 65. turnieju czterech skoczni.
po Adamie Małyszu, który w 2001 roku unosił do góry tutaj Złotego Orła po swoich cudownych występach, po dwóch zwycięstwach w Innsbrucku i Bischofshofen. Kamil inną ścieżkę do mistrzostwa obrał, ale wygrywa. No to tylko teraz Mistrzostwo Świata w lotach i właściwie wszystkie trofea w jego ręku. Tak, dołączył do tego wybitnego grona skoczków jak Simon Amann, Espen Bredesen, Hans-Georg Aschenbach, Jens Weißflog, Kazuya Shifunaki, Gregor Schlierenzauer. Prowadzi. I Thomas jednak. Morgenstern, który wygrali 4 z 5 lew składających się na wielkiego szlema. Tym jedynym w historii skoczkiem, który wygrywał we wszystkich turniejach, we wszystkich klasyfikacjach, jest Matti Nyken. Jeśli zdobędzie złoto w lotach narciarskich, Kamil Stoch, co nie jest wykluczone, to dołączy do rewelacyjnego przed laty Fina. Jurij Tepesz walczy o to, by wygrać w tym konkursie w Bischofshofen. Po pierwszej serii miał punkt 1/10 przewagi nad Kamilem Stochem. Musi wylądować bardzo, bardzo daleko, ale to nie jest możliwe. Kamil Stoch! Kamil Stoch wygrywa turniej 4 skoczni. Wygrywa to także w Bischofshofen, czym przypieczętowuje swój końcowy triumf. Odkorkowujemy szampany, wznosimy toasty i za zdrowie Kamila Stocha, i za zdrowie Piotra Żyły, i Macieja Kota, i wielkie podziękowania dla trenera, dla Stefana Horngachera. Uczynił pan wielkie polskie skoki wielkimi, panie trenerze, i za to już można dziękować, licząc oczywiście na to, że w kontekście przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich, że w kontekście Mistrzostw Świata, które zbliżają się już niebawem, przecież czempionat w Lahti, że w kontekście walki o kryształową kulę też będziemy mieli mnóstwo powodów do zadowolenia, ale spójrzmy na to podium dzisiaj. Stoch, Heidek, Żyła w klasyfikacji generalnej. Dwaj Polacy na pewno na podium, a nie wiem, czy przypadkiem Maciek się tam jeszcze nie zakręci, bo Tande za sprawą tego fatalnego skoku w drugiej serii stracił mnóstwo punktów. Fantastyczny turniej Polaków, proszę spojrzeć. Cała szóstka cieszy się razem z Kamilem, który dziś powędruje na najwyższy stopień, pomaszeruje na najwyższy stopień podium i turnieju, i tego konkursu. Genialne występy Polaków. Piotr Żyła uśmiechnięty, ależ on był fantastycznie skupiony, ależ on genialnie latał przez cały turniej. Tutaj popatrzmy na to miejsce dla trenerów. Stefan Horngacher w tym momencie podchodzi do swoich asystentów. Heinz Kutin gratuluje członkom naszej reprezentacji, no bo to dziś jest polski wieczór w Bischofshofen, bo dziś to jest polski turniej. Dwóch zawodników z naszego kraju na pewno na podium. No a co do trzeciego, cały czas czekamy na potwierdzenie, na informację dotyczącą tego, jak wygląda klasyfikacja łączna. ...268,8 to była nota Macieja Kota w dzisiejszych zawodach. Kalkulatory poszły w ruch. I tak jest. Tande próżno szukać w drugiej dziesiątce. Jest tutaj Dawid Kubacki na miejscu 18. 231,5 Daniela André Tande. Tande miał przewagę nad Maciejem Kotem. Dużą, dużą, dużą. To było ponad 50 punktów, także no nie będzie aż tak cudownie, jakby mogło być, tak, no ale oczywiście jest rewelacyjnie. Zabrakło 6-7 punktów mniej więcej. Bardzo niedużo, no ale to za sprawą tego ostatniego skoku. No, Piotr Żyła na trzecim miejscu. W tym konkursie, ale w przekroju całego turnieju. On wyprzedza reprezentanta Norwegii. Tutaj Michael Heidek, fantastyczny skok w drugiej serii. Znakomity występ rekina, którego niedyspozycja, którego choroba wykluczyła z rywalizacji w Innsbrucku. No, na jego szczęście tylko jedna seria, więc klasyfikacji łącznej nie stracił aż tak dużo, jak gdyby miało to miejsce w przypadku dwuseryjnego konkursu. No ale tak czy tak,
stracił szansę na miejsce w ścisłym czubie, stracił miejsce, no być może nawet na podium klasyfikacji łącznej turnieju czterech skoczni, no bo biorąc pod uwagę to, co dzisiaj oglądaliśmy, nie należy wykluczać, że Tande o to podium mógłby skutecznie powalczyć. No a kto triumfatorem? Ten, który wygrywa dzisiaj. Kamil Stoch, dla niego to kolejne już zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. W tym sezonie wygrywa po raz drugi. No a w historii występów Kamila Stocha w zawodach pucharowych to jest zwycięstwo numer 17. Czym zrównuje się w liczbie triumfów z Noriakiem Kasaim? Wyprzedził Mattiego Hautamäkiego, z którym dzielił do dzisiaj liczbę 16 triumfów w zawodach Pucharu Świata. No i jeszcze jedna statystyka. Po raz 25 w historii zdarzyło się, że ten zawodnik, który wygrał konkurs w Bischofshofen, jest później triumfatorem całego turnieju czterech skoczni. A to wszystko na okrasę jubileuszu, bo dziś po raz 250 Kamil startował w zawodach Pucharu Świata. Także jak nie patrzeć, ten jubileusz został spuentowany najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Ależ cudowne z naszego punktu rozstrzygnięcie. Proszę spojrzeć, jak niedużo Maćkowi zabrakło, aby był sweep tak zwany, aby całe podium było nasze. Raz w historii tylko, ale bardzo, bardzo dawno temu zdarzyło się, że trzej skoczkowie z jednego kraju zajęli trzy czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni w sezonie 1954-1955. Trzej Finowie byli na trzech stopniach podium. Triumfował wtedy Hemmo Silvenoinen. No, dawne czasy, nieco mniej odległej historii zdarzało się, że Austriacy mieli, dajmy na to, dwóch zawodników na podium, no ale zawsze ktoś trzeci się wtrącił. Dwa lata temu Kraft Heibeck i Preutz trzeci, trzy lata temu Dietrich Morgenstern i był Amann do tego. A, jest jeszcze jedno przecież całe, Austriacy w 12. Czyli Renzauer, Morgenstern i Kofler. To była trójka z jednego kraju, druga w historii, niedużo zabrakła, byłaby trzecia. Tande, trzecie miejsce w klasyfikacji łącznej turnieju czterech skoczni. To, co wydarzyło się w tej drugiej serii, on będzie pamiętał bardzo długo. No i będą pamiętali to również kibice. Mówiło się, że jest mocny psychicznie, że ma szansę powalczyć skutecznie z Kamilem o obronę prowadzenia, o zwycięstwo w przekroju całego turnieju. Walczył pięknie, skakał świetnie, no ale ostatni skok z tych siedmiu, no bo nie ośmiu, z siedmiu oddanych w turnieju okazał się być skokiem, który przesądza o tym, iż niestety dla reprezentanta Norwegii nie było pisane zwycięstwo. Piotr Żyła uczciwie bije się w piersi teraz. Pytano mnie przed turniejem, jak będą skakali Polacy. No dobrze, Stoch, szansa duża na podium. Maciej Kot, powinno być nieźle. Żyła, jeżeli wejdzie do dziesiątki, no to będę bardziej niż zadowolony. A on ląduje na podium. Niesamowite. Wielkie brawa, czapki z głów, głębokie pokłony. Dlatego, co wyprawiali polscy zawodnicy, no bo wszystkim należą się ogromne gratulacje. No i Kamil, który był wielkim mistrzem, jest wielkim mistrzem i pokazał podczas tych zawodów, że jest w stanie wytrzymać właściwie wszystko, że jest w takiej formie i taką ma pewność siebie, taką pewność skakania, pięknego, dalekiego, że właściwie nie ma takiej przeciwności, której nie byłby w stanie pokonać. Zawsze coś nie pasowało tutaj, a to wiatr, a to jakieś warunki nie takie, a to potłukł się boleśnie w tym Innsbrucku i mimo to wstaje, walczy dalej i zwycięża. Fantastyczne, fantastyczne skoki Kamila. Rekordowy turniej, jeśli chodzi o polskich reprezentantów, no bo w czołowej czwórce trzech naszych zawodników. Nigdy się nie wydarzyło, bo nie miało prawa się wydarzyć. Nigdy nie było aż takiej niesamowitej paki zawodników, jak w tym sezonie. Jest wprawdzie poziom wyrównany. Nie ma takiej dominacji straszliwej, jaką Adam Małysz zafundował rywalom przed 16 laty. No ale co to za różnica? Ewa Wilanstok wyściskała teraz swojego męża. Widzieliśmy też naszego kolegę Adama Widomskiego, który stał obok. Są także
inni polscy i dziennikarze i kibice, którzy zapewne otoczą teraz naszych reprezentantów bliziutko w klasyfikacji generalnej. 13 punktów do lidera. Piotr Żyła już jest w dziesiątce. Który ponownie jest domem, bo dzisiaj Daniel Andretande stracił to sporo. Piotr na miejscu 10. No i Maciej Kot na 5. pozycji za Kraftem, a przed Heibeckiem, który dzisiaj zdobył miejsce 2. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale jak przed momentem mogliśmy się przekonać, te różnice są bardzo, bardzo nieznaczne. Tylko 13 punktów traci Kamil Stoch do słoweńskiego Domenatora, jak zwykło się już w tym sezonie o nim mówić, czyli do Domena Prełca. Kto wie, czy po konkursach w Wiśle i w Zakopanem Polak nie będzie na czele tej klasyfikacji, no bo przecież i w Wiśle, i w Zakopanem skacze znakomicie. Co więcej, w Zakopanem przebudowany obiekt, a tylko Polacy mają tę skocznię już oskakaną. Po tym, co pokazali reprezentanci Polski w turnieju 4 skoczni, nawet na obiektach, które nigdy im nie leżały, czyli w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, też nie skakali rewelacyjnie, jestem więcej niż pewien, że czeka nas święto, że czeka nas fantastyczne skakanie naszych reprezentantów podczas zawodów rozgrywanych w naszym kraju. Jedyne, nad czym się zastanawiam, to w jaki sposób Stefan Horngacher zdoła jeszcze tę rewelacyjną formę utrzymać u zawodników na Mistrzostwa Świata. Ale zakładam, że to jest akurat człowiek, który doskonale wie, co robi. Zresztą po lecie wszyscy narzekali, a Kot wygrał letnią Grand Prix, ale na pewno zimą to nic z tego nie będzie, bo to wiadomo, rycerze lata, inni się przygotują na sezon. No przyszedł sezon i co? Polska prowadzi w Pucharze Narodów. Kamil Stoch jest na najlepszej drodze, żeby po raz drugi w karierze sięgnąć po kryształową kulę, bo tak pewnie go skaczącego ja nie pamiętam od tego sezonu olimpijskiego tak naprawdę. I co? I to chyba nie jest koniec, jeśli chodzi o sukcesy, o podia. Piotr Żyła dziś w końcu na to podium w konkursie zaliczanym do Pucharu Świata się wdrapał. Co za tym idzie, wszedł także do czołowej dziesiątki pucharowej. Równe, dobre skoki prezentują przez cały sezon i Dawid Kubacki, i Stefan Hula. Wygląda na to, że w końcu się przełamał Jan Ziobro i poza niezłymi występami na treningach, czy w serii próbnej, także jest w stanie w konkursie spisać się przyzwoicie. No to czego tu chcieć więcej? No może jeszcze, żeby kadra B zaczęła w Pucharze Kontynentalnym tak natchniona sukcesami tych kolegów z kadry, a równie skutecznie sobie radzić. Spokojnie, nie wszystko od razu. Wierzę, że tak będzie, jak mówisz. Też warto zwrócić uwagę na to, jak solidnie w konkursie w Bischofshofen zapunktowali wszyscy Polacy i dzięki czemu ta przewaga w klasyfikacji Pucharu Narodów nad Austrią powiększyła się. Ja nie wiem, czy to nie jest najlepszy konkurs w historii, jeśli chodzi o punkty dla reprezentacji Polski, bo tylko ta trójka najwyżej sklasyfikowana naszych zdobywa 160, ponad 200 punktów. 205 dokładnie. Tak. Stoch, Żyła i Kot. No to. A jeszcze zawodników, jeszcze jest dokładnie. Kubacki na miejscu 18, na 22 Jan Ziobro, na miejscu 24 Stefan Hula. No, także proszę Państwa, byliśmy świadkami historycznego wydarzenia, nie tylko jeśli chodzi o skoki narciarskie w Polsce, ale myślę, jeśli chodzi o sport, to jest przecież jeden z najbardziej prestiżowych turniejów, jedna z najbardziej prestiżowych imprez sportowych na świecie. Już tak biorąc pod uwagę wszystko, oczywiście są Igrzyska Olimpijskie, są Mistrzostwa Świata, ale z tych cyklicznie, co roku rozgrywanych, no nie wiem, czy jest wiele, które mogłyby stanąć w szranki. Jeśli sporty zimowe tutaj bierzemy pod uwagę, no to chyba raczej nie, no bo w narciarstwie klasycznym oczywiście bardzo liczą się zwycięstwa w konkursach na Holmenkollen i w biegach, i w skokach, czy w kombinacji. Jeśli chodzi o narciarstwo alpejskie, no to możemy tutaj mówić o, dajmy na to, zjeździe w Kitzbichel, ale takiego turnieju, takiego wieloetapowego serialu, jeśli chodzi o sporty zimowe, raczej nie ma. Jeśli chodzi o sporty letnie, Tour de France, Giro d'Italia, jeśli tutaj kolarstwo rozpatrujemy, ale w sportach indywidualnych trudno byłoby mi wskazać równie prestiżową imprezę, no i co tu dużo mówić, równie popularną w Polsce, no i w krajach europejskich. Wiadomo, że w
Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych nazwisko Stocha raczej przeciętnemu kibicowi nie mówi wiele. No ale w Europie na pewno jest zawodnikiem bardzo rozpoznawalnym. No i słusznie, bo to co zaprezentował skoczek z zębu tej zimy i w tym turnieju czterech skoczni to naprawdę sprawia, że no aż z przyjemnością się będzie otwierało jutrzejsze gazety i czytało te peany, te zachwyty nad formą prezentowaną przez Kamila i przez jego kolegów. Czy ja dobrze rozpoznałem, że przy Michaelu Hajbeku mignął przed momentem Ernst Wettori. Świetny przedlaty skoczek reprezentacji Austrii. Jemu udało się wygrać w Bischofshofen w roku 1986, a w turnieju czterech skoczni wygrywał dwa razy z rzędu właśnie w 1986 i 1987. On jest w sztabie, tym szerokim sztabie szkoleniowym reprezentacji Austrii. Także jego obecność tu jest jak najbardziej uzasadniona. Zresztą pewnie wszyscy święci austriackich skoków są na miejscu, no bo gdzie mają być, jak nie na zakończeniu TCS-u, ale to o czym mówiliśmy. Ale tym najświętszym z tych wszystkich świętych Stefan Horngacher. No tak, bo to on dzisiaj może się cieszyć, to on ma dwóch podopiecznych na podium, a Austriacy niestety żadnego. Bo euforia polskich kibiców, wprawdzie to nie jest taka sytuacja jak podczas triumfu Adama Małysza, ale wtedy jakże przecież wypuszczeni, no tu mamy jeszcze raz Ernsta Wettoriego, jakże wypuszczeni wtedy byli polscy kibice jakichkolwiek sukcesów sportowych. Adam trafił idealnie, on na nowo rozpalił zainteresowanie skokami, on na nowo przyciągnął do skoków kibiców i proszę przypomnieć sobie, jak tłumy podróżowały za polskim mistrzem na konkursy. Byli Polacy obecni podczas dekoracji w Bischofshofen, kiedy wygrywał Adam przed 16 lat turniej czterech skoczni, a później jeździli po całej Europie, a po całym świecie za Adamem, by cieszyć oczy jego fantastycznymi sukcesami, a on odwdzięczał im się, sięgając po kolejne zwycięstwa w Pucharze Świata, po kolejne złote medale Mistrzostw Świata, no i po medale Igrzysk Olimpijskich. Tam akurat złota zabrakło, ale i tak wydaje mi się, że należy wskazywać na Adama jako na jednego z najwybitniejszych zawodników w historii tego sportu, obok Matti Nykänena, obok Weissfloga. Rodzice Michaela Hajbeka. Do tego grona by można. Są tak, jest rodzina Hajbeka. Widzieliśmy mamę, która wielce była uradowana po świetnym skoku syna, no ale też powody do radości były. Pięknie się spisał w drugiej serii. No ale z naszego punktu widzenia ważne jest to, że fantastycznie skoczył Maciej Kot na miejsce czwarte w całym turnieju. Piotr Żyła, drugie miejsce. No a pierwsze dla Kamila Stocha. Na początek pewnie będzie dekoracja zawodników, którzy dzisiaj spisali się najskuteczniej. Heinz Kutin gratuluje Hajbekowi. No, nie boi się podejść blisko, wnioskuje zatem, że Michael już nie prądkuje, nie rozsiewa tej zarazy. No a tu mamy rozmowę pewnie. Aha, to jest oficjalny mikrofon FIS-u, więc po angielsku. Cudowne uczucie, jestem bardzo usatysfakcjonowany, szczęśliwy, radosny. Cóż mogę powiedzieć więcej? No, mogę podziękować tylko, podziękować tym wszystkim, którzy wspierali mnie, mojej rodzinie, mojemu teamowi, trenerom, kibicom, wszyscy ci, którzy robili wszystko, aby pokazać mi swoje wsparcie i ci, którzy sprawili, że jestem właśnie w tym miejscu. Dziękuję wam wszystkim, mówi Kamil. No ale cóż, możemy podziękować. My tym bardziej dziękujemy, bo jakaż to radość oglądać taki fantastyczny konkurs, taki fantastyczny turniej i tak cudowne rezultaty naszych skoczków. Kamil zwycięzcą, ale dla mnie znacznie, może nie bardziej radosną, bo cieszę się jednakowo z obu z tych sukcesów, ale większą niespodzianką jest fakt, że Piotr Żyła tutaj utarł nosa wszystkim niedowiarkom, no i rywalom. Wskakując na miejsce drugie w całym turnieju, stracił do Kamila łącznie 33,3 punktu. Taka to liczba. No, ale za chwilę będzie dekorowany Sepp Gracer w towarzystwie naszych reprezentantów. Czyli człowiek, który sprawdza sprzęt, no ale w tym wypadku raczej kontrola chyba przebiegła pomyślnie. Dwa razy będą wskakiwać na podium Piotr Żyła i Kamil Stoch. Najpierw będą odbierać laury i nagrody za trzecie i pierwsze miejsce w zawodach w Bischofshofen, a później za pierwsze cały turniej. Piotr Żyła!
Speaker krzyknął siła, ale to nie chodziło o Krafta, tylko o Piotra Żyłę. Dziś miejsce trzecie reprezentanta Polski. Brawa dla Wiślanina, ależ to przyjemny widok obejrzeć go znowu na podium. No a dziś ten widok będziemy oglądali dwa razy. Mają swoją chwilę radości także austriaccy kibice. Licznie przybyli na trybuny obiektów Wischofshofen. Rewelacyjnie ten konkurs dla Austriaków się rozpoczął. Mówię, nie konkurs, a cały turniej, no bo triumfem Stefana Krafta w Oberstdorfie. Ale później już nie było tak cudownie, więc ta druga lokata Michaela Heibecka takim troszeczkę pocieszeniem dla sympatyków austriackich skoków narciarskich. A to Kamil Stoch dziś w Bischofshofen najlepszy. Był drugi po pierwszej serii, w drugiej skoczył znakomicie jeszcze dalej niż w pierwszej, no i zasłużenie triumfował. Po raz 17 w karierze po zawodach Pucharu Świata on wskakuje na najwyższy stopień podium. Dziwnie byłem spokojny o to, że przy wietrze w plecy Jurij Tepesz niedużej przewagi nad Kamilem nie utrzyma. Była już taka sytuacja w tym sezonie, zdaje się, w Lillehammer, wtedy kiedy po raz pierwszy w tym sezonie Kamil Stoch wygrywał, że też Jurij Tepesz nie wytrzymał ciśnienia i spadł na dalszą lokatę. No, logo Eurosportu na nartach najlepszego zawodnika i dzisiejszego konkursu, i całego turnieju. Przypomnijmy, że z tym logiem na nartach skacze również Stefan Hula, który pewnie w przekroju całego turnieju będzie klasyfikowany w drugiej dziesiątce, no bo przed dzisiejszymi zmaganiami Stefan zajmował miejsce 20, no i wydaje się, że powinien utrzymać. No i brawa dla trzech czołowych zawodników dzisiejszych zmagań. Flower ceremony, czyli ceremonia kwiatowa, jeszcze bez kwiatów. Ale za to bukiet małe, inny. Małe co nieco, tak. No, mogli zbadać bukiet wydobywający się z szyjki tej butelki. I nasi zawodnicy, i Heibecka. No to wieczór się szykuje. Upojny. Szalenie sympatyczny w polskim obozie. Chciałbym w Wiśle albo w Zakopanem obejrzeć podobny zestaw, tylko tego pana z lewej wymienić na przykład na Maćkę. Nie widzę przeciwwskazań. Ja też nie. W Wiśle, w Zakopanem, no, fantastyczne się konkursy szykują. Opromienieni tymi sukcesami na turnieju czterech skoczni przyjadą nasi zawodnicy. Sporo do udowodnienia będzie miał Domen Preutz, sporo do udowodnienia Daniel André Tandé. Stefan Kraft także, no bo nie zapominajmy o nim w kontekście tej rywalizacji w przekroju całego turnieju. Fanfary na cześć triumfatorów. No, triumfatora właściwie i zawodnika z drugiego i trzeciego miejsca, no bo zwycięzca jest jeden dzisiaj. No, ale szaleństwo, jeśli chodzi o owacje, także jeśli chodzi o radość w polskiej ekipie, będzie dopiero za moment. W zeszłym sezonie triumfował w turnieju czterech skoczni Peter Preutz, no i potem ten licznik bił i dobił do triumfu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wcale nie pogniewałbym się, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby w tym sezonie sytuacja powtórzyła się, żeby Kamil Stoch jak najpóźniej zszedł z tej zwycięskiej ścieżki. Ależ uśmiech, ależ radość Piotra, ale i nasza. Uśmiecha się także Daniel André Tandé, choć on dzisiaj stracił najwięcej i plastron lidera Pucharu Świata, to już pal 6, bo tym liderem przecież może zostać, niedużą stratę ma. No ale przede wszystkim szansa na wygraną. Z pierwszej pozycji spadł na trzecią za sprawą tego feralnego skoku w drugiej serii. Piotrek Żyła na drugim miejscu, nie do uwierzenia.
Czy Państwo pamiętają, jak rok temu oglądaliśmy taką dekorację, myśląc o tym, gdzie są nasi? No to są. Na czwartym miejscu Maciej Kot, na drugim Piotr Żyła, na pierwszym najlepszy zawodnik w tym momencie w stawce rywalizującej w Pucharze Świata. Udowodnił to i tym konkursem, i całym turniejem. Der Preis für den Zweitplatzierten vor dem Second Place wird überreicht durch Magister Hans-Peter Doskozil, den Bundesminister für Landesverteidigung. Teraz chyba czas na dekoracje z okazji zajęcia wysokich miejsc w przekroju całego turnieju. Poszczególni przedstawiciele władz i związków podchodzą do skoczków i dekorują ich, wręczając pamiątkowe medale i puchary. O, i poczesne miejsce zajmą te kryształki w kolekcjach naszych zawodników. No i w kolekcji tamtego również. To jest jednak zawodnik dużo młodszy od naszych reprezentantów. Cieszymy się z sukcesów Polaków, ale pamiętajmy, oni w tym roku trzeci krzyżyk. Obydwaj skończą 30 rok życia. W przypadku Tandę, no to jeszcze do tej daty. On jest zawodnikiem, w tym roku będzie obchodził, i to niedługo, bo w styczniu, 23 urodziny. No i główna nagroda, Złoty Orzeł. To, o co toczyła się rywalizacja na skoczniach w Oberstdorfie, w Garmisch-Partenkirchen, w Innsbrucku i w Bischofshofen. Troszkę rąk brakuje, żeby odbierać gratulacje, żeby trzymać te wszystkie trofea. Orzeł poszedł w górę w rękach Kamila. Przeszczęśliwy nasz skoczek, ale chyba podobnie jak wszyscy kibice, podobnie jak cała nasza drużyna. Cudowne skoki. No już Tandę troszeczkę w lepszym humorze. Szkoda tego chłopaka, no bo koszmarnie to wyglądało. No ale cóż, trzeba wytrzymywać, trzeba umieć walczyć do samego końca w momencie, kiedy stawka jest ogromna. To się łatwo mówi, ale myślę, że doświadczenie i to, że on już potrafił wygrywać te ważne konkursy, ważne turnieje, były po stronie Kamila. Hymn Polski. Akurat taki akcent, który przypomina nieszczęsne wykonanie hymnu przez Edytę Górniak, tu nie było lepiej moim zdaniem, także pani Edyta nie prowadzi w tym rankingu. Nie chodzi mi oczywiście o śpiewającego Kamila Piotra czy o polskich kibiców, ale o tempo, w jakim odtworzona została melodia polskiego hymnu. Dobra, niech się uczą, bo posłuchają tego jeszcze nie raz. Mam nadzieję w ciągu najbliższych tygodni, w ciągu najbliższych miesięcy, a może i na Mistrzostwach Świata, a może i na Igrzyskach Olimpijskich. Dlaczego nie? Pokazali polscy zawodnicy, że są w stanie wygrywać z każdym, że są w stanie wytrzymać psychicznie. Mówiło się, że Piotr Żyła, wielki talent, ale taki nie bardzo stabilny, jeśli chodzi o trzymanie na wodzy emocji. No i co? I jest drugim zawodnikiem najważniejszego cyklu rozgrywanego co sezon, że Maciej Kot, latem się wyskakał, teraz nie udźwignie presji. Jest czwarty tutaj. No i Kamil Stoch, o którym też w zależności od tego, czy mu idzie, czy nie, wypisuje się rozmaite rzeczy. To jest mistrz. To jest wielki mistrz, a inni mogą się od niego uczyć. Fantastyczny wieczór w Bischofshofen. Można rzec, że trener Stefan Horngacher wyprostował Piotra Żyłę, bo zmusił go do tego, by nasz skoczek zlikwidował ten nieszczęsny garbik, z którego słynął.
No i wyprostował na tyle dobrze, że on wskakuje na podium i coraz pewniej się czuje wśród zawodników, którzy po zakończeniu konkursu odbierają nagrody dla tych, którzy są w czołowej trójce rywalizacji. Jeszcze raz podziękowania dla całego naszego sztabu trenerskiego z dyrektorem sportowym, czyli Adamem Małyszem. No i z głównym magiem, który potrafił tak cudownie zakląć naszych zawodników z Stefanem Horngacherem. No nie wiem, pomniki mu pewnie będą stawiać gdzieś tam. I to niekoniecznie w Austrii. No, fantastycznie to dziś wyglądało. Rozpoczęliśmy transmisję od cytatu z Adama Mickiewicza. No i rzeczywiście dziś był zenit i przesiliła się moc. I nie tylko dumny, ale i wielki jest i trener Horngacher i jego podopieczni. Cudowny wieczór, fajerwerki dla zawodników i dla kibiców. Fajerwerki na niebie w Bischofshofen. To smutny Daniel André Tandé po tym koszmarnym skoku w serii finałowej dzisiejszych zawodów, gdy wylądował tylko na 117 metrze. Jedną słabą próbą stracił niemal wszystko. No niewiele zabrakło rzeczywiście, że mielibyśmy polskie podium i to po części za sprawą dobrych skoków Maćka, bo tak w przeliczeniu na odległość to ile mu zabrakło? 6 punktów, czyli 3,5 metra. Niedużo w przekroju całego turnieju, no ale, ale to właśnie ten skok o tym zdecydował. Słaby skok Daniela André Tandé. On już w momencie, kiedy lądował, wiedział, że przegrał te zawody, że... Zresztą speaker to wykrzyczał po niemiecku, Tandé verliert die Tournee, czyli przegrał turniej, choć to działo się przed skokiem Kamila Stocha, no ale... i różnie mogło być. Na szczęście nasz mistrz olimpijski ma bardzo mocną psychikę. No, fantastycznie. Fantastycznie w trudnych warunkach poradził sobie Kamil. No tym bardziej trzeba to doceniać, widząc, jakie kłopoty miał Tandé. No i... Cóż można jeszcze powiedzieć? Szkoda reprezentanta Norwegii, choć zyskali na tym nasi reprezentanci, no więc... Więc aż tak bardzo nie będziemy udawali, że rozpaczamy nad Danielem André Tandé. Myślę, że on jeszcze dojrzeje do takich wielkich sukcesów. Pokazał, że jest świetnie przygotowany sportowo do tego sezonu. Jak jeszcze głowa nadąży, to będzie groźny dla najlepszych. Ale na razie królem jest ten dżentelmen. Kamil Stoch, to jest jego skok z pierwszej serii. 138,5 metra w bardzo trudnych warunkach. Sprawiło, że Kamil plasował się na miejscu drugim po pierwszej serii. To pierwszy zajmował Juri Tepes, no ale jak pokazała seria druga, gorsze warunki i presja, to są te czynniki, które sprawiają, że Juri Tepes przestaje liczyć się w walce o czołowe lokaty. No, tu jeszcze skoku brakowało do końcowego triumfu, ale oni już wierzyli, oni już wiedzieli, że będzie dobrze. No i nota, która dała Kamilowi wygraną, prowadzenie, jak się później okazało, wygraną w całym konkursie i w całym turnieju. No, rewelacyjne będą te zawody w Wiśle i w Zakopanem. Spodziewamy się kolejnych sukcesów polskich zawodników, no bo apetyty mamy bardzo duże. Turniej czterech skoczni numer 65 już się zakończył. Trudno było wymarzyć sobie nawet na początku tych zmagań, że tak to będzie wyglądało na koniec. A wyglądało fantastycznie. No i cóż,
tylko pozostaje czekać na kolejne konkursy Pucharu Świata. Miejmy nadzieję, że będą Państwo śledzili te konkursy razem z nami w Eurosporcie. Zapraszamy już teraz serdecznie na kolejne transmisje, na kwalifikacje przed konkursem z Wisły. To już przyszły tydzień, a dziś żegnamy się szczęśliwi i radośni. Jakub Pieczatowski i Igor Błachut. Do usłyszenia.